Otwieram 17. sesję Rady Gminy Karpiń w 7. kadencji. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie panu wójtowi, pani wicewójt, panie skarbnik. Witam pana wicestarostę, witam pana sekretarza, który zajmuje się obsługą naszej tutaj sesji. Witam pana przedstawiciela mediów, witam panie i panów radnych, a także przybyłych mieszkańców na dzisiejszą sesję, którzy zainteresowani są tutaj tematami, bądź mają swoje programy tutaj do zaproponowania. Otrzymaliście państwo wraz z zaproszeniem proponowany porządek obrad. Dodatkowo była tam dołączona jeszcze jedna uchwała, która nie została zamieszczona w tym proponowanym porządku obrad. Wczoraj na ten temat mówiliśmy na Komisji Finansów. Uchwała dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej województwu lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na ciąg pieszo-rowerowy przy drodze numer 828 Garbów-Krasień-Niemce-Jawnic i proponowałabym ten punkt jako 15 przed podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej zmiany prognozy finansowej. Jeżeli państwo wyrażacie zgodę, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że jest 15 obecnych radnych, czyli nasze tutaj uchwały, które będziemy podejmować, czyli prawomocnymi. Na wstępie przedstawię proponowany porządek obrad. Pierwsze, otwarcie stwierdzenie kworum. Drugie, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. Trzecie, sprawozdanie wójta z działalności gminy między sesjami. Punkt następny, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Karpów na 2017 rok. Piąte, podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Karpów. Szóste, podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karpów. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. Ósme, podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Karpów w Zadymadzin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulica Szachowa 1, Warszawa. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla odbiorców, dla których dostawcą wody jest Zadymadzin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi, określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu gminnemu zespołowi obsługi szkół w Garbowie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania wysokości diety dla radnych oraz sołtysów. Punkt 15. O tym, o którym mówiłam, czyli w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na ciąg pieszo-rowerowy przy drodze numer 828 Garbów-Krasień-Niemce-Jawnic. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Garbów na rok 2016. Punkt 18. Zaprezentowanie projektu budżetu gminy Garbów na rok 2017. Punkt 19. Wnioski, interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 20. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji, czyli 14, 15, 16, punkt 25 w sprawie bieżących i 22 zamknięcie sesji. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad w wersji, którą przeczytałam, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w związku z tym, że tu mamy dzisiaj gości, pana wicestarosta i starostę państwa Zagród, to tutaj nawet prośba do pana starosty, który dzisiaj też na sesję powiatu,
oddaję na razie głos panu. Dziękuję bardzo, bo faktycznie mamy sesję powiatu, a starosta jest na zwolnieniu, więc będę musiał szybko wracać. Jestem tutaj przede wszystkim w związku z pismem, jakie wystosowaliśmy do pana wójta z zamiarem przekazania dróg powiatowych gminy. No to się wiąże z tą ustawą zmienianą, no, która mówiła o obwodnicach miejscowości, dróg krajowych. Jak państwo pamiętacie, na mocy poprzedniej ustawy 2 km drogi plus 1,5 km mniej więcej serwisówek już zostało przekazane gminie Galbów chyba 2 lata temu, tak? I w międzyczasie weszła nowa ustawa, która miała ułatwić samorządom i przekazywać kaskadowo w dół te uchwały, to znaczy drogi krajowe miały być przekazywane województwu. Województwo swoje drogi wojewódzkie miało przekazywać powiatowi, powiat swoje drogi powiatowe gminie. Taka była intencja ustawodawcy. No, rozmawiałem z posłem Łopatą, to była inicjatywa poselska. Chodziło o to, żeby stopniowo zmniejszać te drogi samorządom, no, żeby było łatwiej. Wiadomo, że droga krajowa do utrzymania przez gminę jest bardzo trudna. Dlatego miało to być stopniowo zrobione. Chociaż ustawa została błędnie zrobiona, jest tam luka, która powoduje to, że droga krajowa po przekazaniu województwu stała się wojewódzką i jako taką województwo nam przekazało. My możemy zrobić to samo, bo ona już jest w tej chwili drogą powiatową z numerem, możemy ją oddać gminie. Nie o to chodziło, ale myślę, że z premedytacją ktoś tą lukę zrobił w prawie, dlatego że zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego było takie, czy oby nie będzie takich przypadków, że droga krajowa przekazana województwu, województwo powiatowi, a powiat gminie i czy gmina na nowo nie przekaże województwu zgodnie z tą pierwotną ustawą. I wyrok Trybunału Konstytucyjnego brzmiał tak, że w zasadzie nie ma takich obaw, bo procedury są na tyle długie, że powtórnie gmina już nie zdąży oddać województwu, bo na to ma 3 miesiące. Więc ktoś zadbał o to, żeby o swoje interesy po prostu, wbrew woli ustawodawcy. Ale stan prawny mamy taki, jaki mamy. Tak jak mówiłem, województwo przekazało nam odcinek drogi od ronda w Mogucinie do granic miasta, to jest łącznie 9 km na terenie gminy Galbów. Jest to prawie dokładnie 2 km plus drogi serwisowe. Długo się zastanawialiśmy, co z tym zrobić. Doszliśmy do wniosku, że zostawimy to sobie. W zamian chcemy oddać nieco dłuższy odcinek dróg powiatowych i to zostało zaproponowane w piśmie, które przesłaliśmy w ubiegłym tygodniu. To znaczy, w zamian chcielibyśmy oddać odcinek drogi od szkoły w Woli Przybysławskiej poprzez Meszno do granicy powiatu. I oraz odcinek tej samej drogi ślepej w tej chwili dawnej od drogi krajowej do ronda w Markuszowie około 500 metrów, łącznie to jest ponad 5 km drogi. Oczywiście jak przekazywano to nam, marszałek nawet nie chciał rozmawiać, pomimo że prosiliśmy o taką rozmowę. Nie było żadnej dyskusji, tylko na mocy ustawy papierami to zostało załatwione. Bardzo nieelegancko moim zdaniem, zwłaszcza, że nawet dla nas, dla powiatu, jest to zdecydowanie za dużo na utrzymanie, bo standardy drogi krajowej dawnej w porównaniu do standardów dróg powiatowych to się ma nijak, chociażby w zimowym utrzymaniu czy o cokolwiek. Pod każdym względem. No. To jest nasza propozycja do dyskusji. My chcemy rozmawiać.
bynajmniej nie zmuszamy Was do tego, żebyście te drogi przejęli. Wręcz przeciwnie, jesteśmy gotowi, jeżeli nie będzie Waszej woli na przejęcie tych dróg, możemy oddać tą krajową, te 2 kilometry. Naszym zdaniem jest, nasza propozycja jest lepsza, ale do uznania. Mogę coś zapytać? Tak, proszę. Chodzi o drogę w Przybysławskiej. A nie można było w ten sposób, za tym, żeby tę drogę zrobić, tak jak obiecaliśmy, zresztą to wicestarostka obiecała na poprzednich sesjach, że ta droga, to znaczy będzie położona... No to mówię, nie ma sprawy, możemy przekazać 2 kilometry drogi krajowej i wtedy to zostanie powiatowa i będziemy je dalej robić. No. Nie ma problemu. Jeszcze myślę. Ale można by ją zrobić, przekazać. Proszę pana, a czy ktoś tam przed przekazaniem zrobił tą skarpę w Jastkowie, która się wali, będzie wymagała nakładów może nawet milionowych? Wie pan, dzisiaj w tym roku znaleźliśmy, była mała dziurka w asfalcie, okazało się, że jest tam dół 2 metry na 4 i głębokości 2,5 metra. I województwo się nas nie pytało, czy wspólnie to zrobimy, czy też nie. Nie wiem, obiecany się mieszkańcom był zebrany, tak. Było zebranie sołeckie, że no tak starostwo. Tak, no, nie spodziewaliśmy się, że województwo zechce nam to przekazać. Jest to nowa sytuacja, której wcześniej nie wiedzieliśmy. Czyliśmy ludzie w Madrycie, tak można powiedzieć. No takie były plany swego czasu, nie ukrywam, ale sytuacja się zmieniła. Nie warto to. Wydaje się, że jakbyśmy te 1600 metrów, jakby powiat wspólnie z gminą zrobił, wszyscy byśmy byli zadowoleni. No to gdyby, no tak mówię, gdyby województwo wyłożyło też pieniądze na tą zapadlinę, to też byśmy byli wdzięczni, ale nie proponowałem nam nic takiego. A jaki jest przebieg drogi krajowej nr 12 w tej chwili? Tu się nic nie zmieniło od Ronda w Bogucinie w kierunku Puławy. Na razie nic się nie zmieniło, zmieni się dopiero wtedy, kiedy Generalna Dyrekcja zakończy budowę drogi do mostu w Puławach i wtedy przekaże województwu. Kiedy droga numer 12 się kończy na rondzie w Bogucinie? Tak. Dobrze, to do gminy Jastków należy, nie do gminy Gardzisz. Ale co? Znaczy w tej chwili należy do powiatu. Ale to tak. Leży na terenie. Należy do gminy Jastków. Nas interesuje to, co jest w gminie Gardy. Mi się wydaje, że to jest dobra propozycja i byśmy wszyscy wyszli, prawda, tak jak powinniśmy. No, obiecane było, ludzie naprawdę. Zaproponuję to, ale. Ja to bym bardzo prosił, żeby. Zaproponuję to, ale nie wierzę w efekt pozytywny. Ale obiecuję, że zaproponuję to przede wszystkim na zarządzie, jak będzie starosta, bo w tej chwili to nie ma. No to mówię, zaproponuję to staroście, ale nie wierzę w efekt pozytywny, bo mamy co robić. Zwłaszcza, że samo utrzymanie zimowe to będzie kilkaset tysięcy dodatkowo utrzymane. One są grzeczni i uwładni, dlatego nas czekają do nas. Takie jest wyjątkowe prawo. Wie pan, Zarząd Dróg Wojewódzkich oddaje nam drogi już nie po raz pierwszy, bo dostaliśmy w Bełżycach drogi. Dostaliśmy to przedłużenie zbożowe, dawny odcinek 809 do Ronda w tej chwili w Snopkowie. Zarząd Województwa Polskiego ma taką prostą zasadę, że jak wie, że oddaje, to od 2-3 lat nie remontuje w ogóle. Tylko przekazuje nam naprawdę w bardzo złym stanie. No jest to bardzo nieeleganckie, bardzo nie podoba mi się zachowanie przede wszystkim dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, o którym zdanie mam wyrobione jednoznacznie. Rozmawiałem z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego i z marszałkiem,
Więc prośba o to, żeby go zwolnił, bo to już nie ma z kim i o czym rozmawiać, moim zdaniem. Ale zachowuje się tak, że mówię, od 2-3 lat, jak wie, że ma do przekazania, nie remontuje w ogóle tych dróg. I dostajemy drogi w stanie naprawdę krytycznym. A jeszcze mamy taki dróg ileś tam, bo za chwilę zrobił drogę 747 do Ronda i ten odcinek kilku kilometrów zostanie nam przekazany. Kolejny tam przedłużenie tej starej za Konopnicą też będzie tam biegła droga po Nowym Śladzie, też to będzie do przekazania. Jest tego sporo. Po 747 w Bełżycach ładnych parę kilometrów zostało nam przekazane. I to są wszystko rzeczy, które nie były remontowane pomimo jakichś tam ustaleń, monitów, próśb, nic to nie pomogło. Ale, tak jak mówię, przedstawię tę propozycję i zobaczymy, co z tego wyniknie. Spróbujmy. Mógłbym jeszcze korzystać z obecności starosty. Chciałbym zgłosić, to już tyle razy mówiłem o tym, co były te wykopy przez Karolin. Całe odwodnienie. No i teraz to jest, te całe przejazdy się pozapadały. Drugi ten przejazd, co jest z drogi powiatowej na drogę gminną, tutaj z Karolina na Lejsce, co leci na ten. Tam był wycięty pas asfaltu o szerokości bodajże metra czy ileś. I teraz to wszystko się zapadło i tam jest już wyrwa taka o wysokości tam 15-20 cm. Tam jeździ bardzo dużo samochodów i ja to zgłaszałem do wójta, ale wójt mówi, że on tam nie może to lecić zrobić, bo to jest w pasie drogi powiatowej. I żeby to nie wiem jakoś, czy gmina, żeby to czy powiat, bo to jest naprawdę niebezpieczne tam. No to znaczy, proszę się przypomnieć bliżej wiosny, bo w tym roku to już nie sądzę, żebyśmy tam wchodzili z tym wyrwotami. Ale nie, no będziemy... I drugie jeszcze, właśnie też odnośnie tych barier, już też wspominałem w staroście, bo tamte już nie mówię, żeby na całej miejscowości, tylko przy przystanku, tam gdzie dzieci się zbierają do szkoły. Tam jest tylko przejście do przystanku w szerokości 5 metrów, a po obu stronach są domy wysokości ponad 1,5 metra. I tam przyjdzie zima, śnieg i będą zawalone, tam dzieci będą siedziały po odszyty. Trzeba też to zabezpieczać. Mogę zapomnieć. To jest naprawdę niebezpieczne. Nie chodzi o to, że przez całą wieś to te rowy wykopane tak jak niepotrzebnie, no ale przynajmniej to trzeba tylko zabezpieczać drogi, przynajmniej ich poznać. Dobrze, będziemy o tym myśleć na wiosnę. Tak jak mówię, no i chciałem jeszcze powiedzieć o inwestycjach gminnych. Jak Państwo widzieliście, no, chodnik na kierunku Borkowa został zakończony, tam jeszcze brakuje trochę robót ziemnych, kierunku Woli brakuje za 200 metrów. Myślę, że zrobią to w tym roku bez większych problemów, bo ten tydzień nie sprzyja robotom, ale nadają prognozę tak na przyszły tydzień lepszą. Gorsza sytuacja jest z tą drogą na Garbów Ożaru, bo tutaj robót jest dużo i prawdopodobnie nie skończą do tej pory jeszcze właściciele dwóch firm, bo tam dwie firmy pracują, mówią, że uda im się skończyć, co nie wierzę, ale myślę, szacuję, że z 5 800 są w stanie do 4 milionów przerobić w tym roku. To wystarczy, bo mamy dotacje, wystarczy dla nas ze względów formalnych, bo mamy dotacje ministerialne na tą drogę 1,5 miliona, musimy przynajmniej tyle wykazać wkładu własnego, żeby się rozliczyć z ministerstwem, a te 3 miliony to bez problemu zostanie zrobione na drodze. Ile? Nie wiem, zobaczymy, bo to jest kwestia, no, na ile pogoda pozwoli. W każdym razie no, przypuszczam, że przynajmniej jedna warstwa powinna być położona, żeby się rozliczyć tam roku. A myślę nawet, że w tej sytuacji to lepiej byłoby, gdyby tą wierzchnią warstwę ścieranką zrobili na wiosnę, gdzie temperatura będzie powyżej 10 stopni. Ja robię na siłę w tym momencie, mogłoby się źle skończyć na przyszłość, dla tej nawierzchni. Także myślę nawet, że z tych względów to trzeba przyhamować tą firmę, żeby w tym roku już tej ostatniej warstwie nie wkładli, bo to może źle się skończyć. No, to nie są temperatury, co prawda tam mówi się, że pościerano to można przy +5 kłaść, ale
im wyższa temperatura, tym lepiej ma masę asfaltową. To znaczy mamy dotacji tam 1,5 miliona i to już uzgadnialiśmy, wyjaśnialiśmy z ministerstwem, że jeżeli drugie tyle przerobimy w tym roku, czyli na 3 miliony, to nam to uznają. A cała inwestycja kosztuje 5 800 000, tam jest trochę robót dodatkowych, głównie z gazu, które ludzie sobie życzyli, ale to jest kwestia na 70 tysięcy maksymalnie, ale to już jest blisko 6, nie? Czyli około połowy, jeżeli zrobią to, w zupełności wystarczy, żeby się rozliczyć. Nam bardzo zależy na tym, żeby się rozliczyć, dlatego że to jest ta rezerwa mostowa tak zwana, to, czyli nie jest, między innymi ta, którą tutaj przez Garbów robiliśmy most i całą tą drogę koło gminy, ale jest tam zapis, że gdybyśmy się nie rozliczyli, to poza tym, że przepada nam dotacja, to jeszcze przez 3 lata nie moglibyśmy się ubiegać o dofinansowanie. To już by nas mocno zabolało, bo to jest dobra forma, z której chętnie w ostatnich latach korzystamy. No, wystarczy popatrzeć na Jastków w sąsiedniej, gdzie w roku ubiegłym zrobiliśmy most w Jastkowie i drogę na Wygodę, a w tym roku most w Snopkowie i całą drogę właśnie od Jastkowa do Snopkowa. Także to jest dotacja, która nam ułatwia życie mocno. Mamy projekt już w tej chwili prawie gotowy na rok przyszły i plany na lata następne, więc na pewno nie chcielibyśmy tutaj zawalić. I to tak. Jeszcze odnośnie tej drogi od Remizy, Boli do Ronda, jest to tam w ogóle, przyszły rok ogólnie planowany jest? Jest planowany do roboty. A, na przyszły rok, tak? Tak. Być może płace będą w roku 18, ale i nie wiem, czy zostanie zakończona, ale jest planowane przynajmniej rozpoczęcie robót, ale tego dokładnie nie wiem, dlatego że jeszcze nie mamy ostatecznego pozwolenia zgody z Urzędu Marszałkowskiego na korzystanie z tych pieniędzy. One są zarezerwowane, ale jeszcze nie ma decyzji. Chociaż ostatnio Urząd Marszałkowski nabrał przyspieszenia, zdaje się, że tam rząd wymaga wykonania większego tych środków unijnych i ostatnie 2 miesiące to Urząd Marszałkowski nas jak gdyby dopinguje, żeby ten projekt duży ruszył. Chcemy, żeby w tym roku były zakończone projekty oba, bo to chodzi o 2 drogi. Tutaj jedna i druga krawnica jadą do granicy miasta. Także mam nadzieję, że jeżeli się nic nadzwyczajnego nie zdarzy, to przynajmniej zaczęta będzie przyszły rok. A skończono to? Nie, może być skończone. To jest kwestia, kiedy Urząd Marszałkowski odblokuje na pieniądze, kiedy będziemy mogli ogłosić przetarg. Jeżeli będzie to wiosna, to zostanie skończona w przyszłym roku. A jeżeli to będzie po drugiej połowie roku, no to pewnie się nie uda skończyć. Jakieś pytania jeszcze do pana starosty? Proszę bardzo. Jeszcze coś pan starosta chciał wam ciekawego powiedzieć, to proszę bardzo. No chyba na razie to jest tyle. No, a cóż. Także dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia, za przedstawienie tych informacji. I teraz, jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, to chciałabym oddać głos tym mieszkańcom za udział. Oczywiście zapraszam do udziału w dalszej części sesji, ale żeby Państwa nie zatrzymywać, to proszę o przedstawienie sprawy. My mieszkamy na ulicy Ogrodowej w Zagrodach i przyszliśmy w sprawie drogi, o którą już prosimy wójta od dłuższego czasu, ponieważ na 3 komisjach braliśmy udział i no ostatnio pan wójt powiedział, że musi zapytać CBA, czy może w ogóle tą drogę robić. Ja dzisiaj przyszłam pytać pana wójta, jaka jest odpowiedź, bo Rada Gminy przecież chyba wyraziła zgodę na robienie tej drogi, a pan w dalszym ciągu blokuje. Więc dlatego bardzo prosimy o uwzględnienie naszej prośby i o odpowiedź, czy w ogóle ta droga będzie zrobiona. Tej drogi jest 240 metrów na osiedlu Zagrody. Ja jestem właśnie współwłaścicielką działek,
które gospodaruję, nie zamierzam tych działek sprzedawać. Mam tam ogród i dom. Obok mieszka pan Jędrejek, który już wykończył dom. W budowie jest dom państwa Duraków i obok jeszcze mieszkają państwo Kolipscy. Dlatego, żeby nie przedłużać, proszę pana wójta o odpowiedź, czy w ogóle tą drogę będzie pan robił, czy to CBA odpowiedziało. Jeżeli ta droga będzie robiona, to jak tutaj było powiedziane, muszą być sprawy wszystkie jasne. Przede wszystkim musi być to nasz grunt. W tej chwili jest to nasz grunt. Po drugie, pani mówiła, no tam, że jest jeden dom. No zgadza się, proszę państwa, my mamy jeszcze bardzo dużo dróg, gdzie jest więcej domów przy drodze, jeszcze są nie wybudowane. Także staramy się, robimy co możemy. Co roku kilka czy kilkanaście kilometrów dróg nam przybywa, ale dróg mamy nie bardzo dużo. I na przykład na przyszły rok jest przewidziane wykonanie dokumentacji na ulicę Brzozową. Na ulicę Brzozową. Ja tu zresztą w sprawozdaniu będę mówił, jakie to są też koszty, bo już my żeśmy zrobili zapytanie ofertowe i wpłynęła tylko nam jedna, na wykonanie dokumentacji ulicy Brzozowej. Wpłynęła nam tylko jedna oferta na kwotę 37 tysięcy złotych i żeśmy to odrzucili. Będziemy ponowne zapytanie robili z tego względu, że uznaliśmy, że to jest stanowczo za dużo, ale całkiem możliwe, że tak trzeba będzie. Nie wiadomo, jakie tam koszty będą poniesione. Poza tym koszty budowy drogi i koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. To jest po prostu bardzo drogie są inwestycje. Czy będzie robione? No to na to, jak pani powiedziała na samym początku, wiele spraw się nakłada. No nie ukrywam, że mam wątpliwości, bo proszę państwa, to nie były zwykłe drogi istniejące od dziesiątek lat. Tam wydzielono drogi. Każdy wiedział, gdzie kupuje działki. Kupowali ludzie po kilka na siebie, czy tam w rodzinie nawet po kilkanaście. I nie wiem, ja mam wątpliwości, czy ktoś nie zarzuci mi, że robię drogi konkretnym nawet osobom. Później, którzy te działki na przykład będą sprzedawali w cenach komercyjnych. Ja nie wiem, że tak będzie, no ale tu jest jeszcze różnica właśnie między tą ulicą Brzozową a ulicą Ogrodową, między innymi taka, że ulica Brzozowa na mocy uchwały Rady Gminy w swoim czasie kilka lat temu jest już drogą gminną, tak? Jest już drogą gminną i tam ci właściciele tych działek są pojedyncze osoby, właścicielami. Fakt, że tak jak podnosiłem na poprzedniej sesji, ubolewam nad tym, że tam bardzo mało osób jest, proszę państwa, zameldowanych, płaci tutaj w naszej gminie podatki, a żądania są bardzo duże, bo tak nie wszyscy wiedzą, ale nie tak dawno spadł pierwszy nieduży śnieg i właśnie akurat z ulicy Brzozowej mieliśmy telefony, czego nie odśnieżamy. Okazało się, że to człowiek dzwoni, który może jest mieszkańcem naszej gminy, ale na pewno podatku w tej gminie nie płaci, nawet za śmieci nie płaci, bo przedstawił zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej z Puław, że tam jest zameldowany i tam płaci. Także mamy takie sprawy. Także tutaj ja nie mówię na 100%, że nie będziemy gminy, proszę państwa, bo Rada Gminy, jak utrzyma dalej swoje stanowisko, to całkiem możliwe, że ta droga będzie robiona. Panie wójcie, to znaczy, że my musimy wystąpić do Rady Gminy o przejęcie tej drogi, żeby gmina przejęła tą drogę? Znaczy, ja uważam, że przejęcie przez gminę tej drogi jest niecelowe. No nie ma takiej potrzeby, żeby mieszkańcy gminy... To kto ma to wykonać? Znaczy, to jest moje zdanie, proszę państwa. Rada Gminy oczywiście może drogę przejąć.
No my byśmy bardzo prosili, bo my tam mieszkamy, no wiadomo, jak nie, no ja sobie nie jest to długa droga, proszę pana. Na Brzozowej ludzie dużo później się pobudowali, już będą mieć tą drogę. Ja nie wiem, wiem, wie pani, ale jak pan to już ja mówię o tych aspektach właścicielskich, ale też jest taka sprawa, pani powiedziała, jest jeden dom na przykład przy drodze, przy dwa, jest w budowie, będą samochody ciężarowe jeździły, rozjeżdżały, później będą tu też monity do gminy. Jak idą budowy, no to tak jest. Ja nie widziałem, troszkę znam na przykład Lublin i te drogi osiedlowe, tam gdzie się prowadzi, deweloperzy budują mieszkania, bloki czy domy jednorodzinne. Tam nie widziałem, że przed zakończeniem budowy, żeby tam zrobiono od razu drogi, jeszcze ewentualnie może i chodniki i wszystko. Tak? No, najpierw się buduje wszystko, żeby po prostu nie niszczyć, bo jak jeżdżą samochody ciężkie, no to wie pani, też, trudno przewidzieć, kto jeszcze się będzie budował, bo jest tam wiele działek, no ale no, my po prostu mamy taką uciążliwość, bo jak nie ma drogi, to pan rozumie, że w nie, ale oczywiście, że rozumiem, dlatego przez wiele lat tu drogi budujemy. No, tam, ale gdzie jest pierwsza potrzeba, gdzie, bo mi też i tu na Komisji Finansów zarzucano, że tam gdzieś celowo ja nie chcę zrobić. Proszę państwa, to ja nie mogę wytłumaczyć ludziom, gdzie na podobnym odcinku mieszka, jest siedem domów, tam mieszkają ludzie już od dziesiątek lat i ewentualnie tam ktoś się jeszcze może przy tej drodze pobuduje, ale nie widać jakichś większych budów. Tutaj się budują, zgoda, ale proszę państwa, gdy zaczniemy budować drogę, to ta droga zostanie w trakcie zniszczona. Także spokojnie do wszystkiego należy podejść, a przede wszystkim zgadza się, mam wątpliwości co do, żeby nie mieć zarzutu, że po prostu robię konkretnym osobom drogę. Bo co innego, gdyby tam, proszę państwa, jeszcze mówię, wszyscy mieli pojedyncze działki, a jeżeli jest w jednym ręku, no to że pan jest bardzo niechętny naszej drodze, szczególnie tej, przy której ja mieszkam. Ja takie odnoszę wrażenie, ja nie wiem, ja nic dla wójta nie mam. No. Jeszcze wie pani, wiele kilometrów dróg do zrobienia. Tak? Ja wiem o tym, że dużo wójt robi, na przykład tą topolową, którą wójt zrobił. Tam nikt nie mieszka, a no jest potrzebna. Ta taka, co pan niewiadomy ma działki, pan zrobił. Ale nie ma domów i jest droga, jest potrzebna na pewno, bo ludzie jeżdżą. Ale proszę panią, ta droga to wielokrotnie od wielu lat była tu poruszana na sesjach Rady Gminy przez radnych z tamtego terenu. Nawet miałem zarzucane też, czego jeszcze ona nie jest zrobiona. I mało tego, z tej drogi, ona była wcześniej, teraz jest betonowa, była gruntowa, z tej drogi przez wiele, wiele lat korzystali ludzie. Ja wiem, i korzystają teraz też. Dzieciaki, które do szkoły tam dochodziły, czy dojeżdżały, to żeby nie korzystać, jeszcze nie było chodnika, nie przejeżdżać, nie korzystać z drogi krajowej. Także to nie jest coś nowego. Ta droga istniała. Przesunięta o 2 czy 3 metry według obliczeń tam geodety, bo jak wiecie państwo, to nie było nasze, to było wcześniej Jungu. Jung nam przekazał za darmo i ona istniała dziesiątki lat, ta droga. Tam ani wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, ani jakichś szczególnych projektów nie trzeba było wykonywać. No panie wójcie, wszystko się zgadza. Tam nikt nie mieszka, też jest ta droga potrzebna, bo dzieci chodzą, samochody jeżdżą, ale tak samo jest potrzebna i nami. Bardzo proszę o uwzględnienie naszej prośby, żeby w końcu tą drogę, 240 metrów, to nie jest tak dużo, żeby wójt jednak nie przeszkadzał, tylko żeby radni... Ja staram się raczej pomagać, a nie przeszkadzać, no ale no, różny jest, różny odbiór. Proszę państwa, jest to na tym dzikiej reprywatyzacji cukrowni Garni. Jeżeli chodzi o reprywatyzację, to większy właściciel, prowadzony właściciel, a to właśnie reprywatyzacja, czy jakaś częściowa reprywatyzacja. Bo część majątku cukrowni zostało nie wiadomo w jaki sposób sprzedane, o czym nie bardzo to wie. I dlatego myślę, że wójt dlatego się obawia, że może być to podważane. No, więc nie wiem, no więc proszę radnych o
przejęcie tej drogi, o, o zrobienie. No. Będziemy rozmawiać na temat przyszłorocznego budżetu. Myślę, że do tej sprawy wrócimy, także na chwilę obecną to tyle mogę Państwu powiedzieć. Ta sprawa będzie w toku, będziemy chcieli tak do końca grudnia podjąć tą uchwałę budżetową. Wcześniej będą odbywały się komisje. Państwa sprawa już jest znana, bo już Pani... Znana, bo myśmy trzykrotnie już byli. Delegacja trzykrotnie przychodziła, także myślę, że to będzie też przedmiotem tutaj naszych rozmów i planów. Także na chwilę obecną tyle mogę Państwu powiedzieć. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Proszę Panie Przewodniczący, jeszcze jedno zdanie chciałem. Prosiłbym Państwa radnych tutaj o zastanowienie się nad tą propozycją, bo to jest pismo dotyczące zamiaru przekazania drogi, czyli to jest jeszcze przed. Także prosiłbym Państwa o zastanowienie się i przeanalizowanie, czy jest to dla Was korzystne, czy też nie. Ewentualnie mówię, inna możliwość jest taka, że przejęcie tej 2 km drogi krajowej. A ja jeszcze zapytam, a czy to konkretnie już musi być ta droga, czy może być inna droga? Bo na przykład droga dla przyspiaczy, która biegnie, ona jest wewnątrz, ona nie łączy na przykład tak, ale to jest 10 km. A to jest nie. Może tak zamienić. Ta droga, ta całość drogi jest około 10, to jest najdłuższa droga powiatowa na terenie. Ona się kończy w Karolinie, przeprawda. Gmina jeszcze z domyślu wola przekraża tę drogę. Proszę Państwa, będziemy na ten temat dyskutować. Myślę, że to komisja prowadzona przez pana Jacka. Poleszaka głównie się tą sprawą zajmie, także będzie to przedmiotem późniejszych obrad. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu pana wójta i przedstawienie sprawozdania działalności gmin między sesjami. Poprzednie sprawozdanie z działalności gminy między sesjami przedstawiłem Państwu na 14 sesji w dniu 8 września bieżącego roku. W tym czasie odbyły się 2 sesje Rady Gminy, to jest 6 października i 9 listopada, które zostały zwołane w trybie nadzwyczajnym w jednym konkretnym celu. To jest pozyskania funduszy z Unii Europejskiej na projekt informatyczny, czy też termomodernizację budynków, szkół w Garbowie i Przybysławicach. I tam żadnych sprawozdań, innych punktów nie było, tylko właśnie tym konkretnym celu. A więc sprawozdanie obejmuje okres od 8 września bieżącego roku. W wrześniu zostały wykonane, proszę Państwa, podbudowy betonowe, o której tu już była mowa, że nie są konieczne, między innymi w Zagrodach o długości 290 metrów, o wartości 26 225 zł oraz w Butanowie o długości 310 metrów i wartości 23 244 zł. Łącznie w tym roku zostało wykonanych 6 km 260 metrów podbudów betonowych o wartości 567 312 zł. Dokończona została także budowa miejsc postojowych przy szkole przy Wysławicach, przy tej drodze gminnej, która biegnie do szkoły. O drogi krajowej, tu przy tym parkanie park, co okala park, wartość prac 46 304 zł. Pamiętacie Państwo, że wcześniej tam żeśmy wykonali z tamtej strony ten parking, to tamte koszty wyniosły około ponad 21 tysięcy zł, także w granicach 67-8 tysięcy wartość tych prac w całości wyniosła
wykonania tych miejsc postojowych przy szkole, przy Wysławicach. Zostało wykonane także oświetlenie przy drodze gminnej, przy Wysławicach, tu naprzeciwko drogi na Męczowskiej. Tu wydatek wyniósł 30 tysięcy złotych. Nie wiem, czy się już świeci, ale jeszcze się nie świeci. Tak, bo no, zakład energetyczny tam po jakimś czasie, po dwóch, trzech tygodniach, a nieraz po miesiącu dopiero podłączy. Ale tam powinno wszystko działać prawidłowo. To tak o której? Zostały, proszę Państwa, zamontowane wiaty przystankowe w Garbowie przy ulicy Kutanowskiej. Tu na górze, jak się wyjeżdża w kierunku Kutanowa, po lewej stronie. I w Bogucinie przy szkole. One będą służyły wyjeżdżającym dzieciom do szkoły, szczególnie ta wiata w Garbowie, tu na ulicy Kutanowskiej, ale także i oby przystanki są bardzo, bardzo ładne, estetyczne, oby nie były zniszczone, no bo niestety wandali nam nie brakuje, ale mam nadzieję, że się ustaną i będą służyły. Została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku zespołu szkół w Przybysławicach. Koszt dokumentacji wyniósł 30 tysięcy złotych. Wartość prac kosztów budowy kotłowni, kosztorysowa oczywiście, wynosi około 262 tysiące złotych. Na ukończeniu, tu już zresztą pan wicestarosta się odnosił do tego, na ukończeniu jest budowa chodnika przy drodze powiatowej Garbów-Połków. Przypomnę, że to jest 1310 metrów. Całość, wartość prac 333 666 zł. Gmina wykłada 200 182 zł. Chodnik jest wykończony, z tym, że jeszcze tam musi być on dopracowany, bo nikt dział chyba jeszcze nie uzupełnili tych dołów, że tak powiem, tych dróg między asfaltem a krawężnikiem, tak? Bo tam przykład ustawiamy krawężnik, no to wiadomo, idealnie się to tam ustawić. To samo się tyczy, już na ukończeniu jest budowa chodnika przy drodze powiatowej Garbów, Wola Przemysławska. Tu jest 966,5 metra dokładnie chodnika. Wartość prac 210 tysięcy 4 zł, z czego 60% kosztów jest po stronie gminy. To jest 126 tysięcy i 3 zł. Trwają prace przy budowie drogi powiatowej Garbów, Ożarów, Sadówki. Na terenie gminy jest wykonywane 2359 metrów drogi i na całej długości, po prawej stronie, patrząc w stronę tam, tu od Garbowa, stronę Rukowa, ten chodnik będzie szedł, będzie 2359 metrów drogi i tyleż chodnika. Termin praw był zakończenie tej drogi. Pierwotnie planowano na 15 listopada, przesunięto na 20 grudnia i dzisiaj tutaj słyszeliście Państwo pana wicestarostę, że przesuwają jeszcze dalej, nie wiadomo na kiedy, no ale na sprzyjające warunki. No i uważam, że jeżeli tak można zrobić, jest to bardzo rozsądne wyjście, bo robienie na siłę teraz drogi w takich warunkach pogodowych, ja uważam, że nawet w tej chwili to powinni zrobić, no zabezpieczyć oczywiście i takie prace, no na pewno nie warstwa ścieralna i nawet i budowa chodnika, to nie wiem, czy jest najlepszy moment, przynajmniej w tej chwili, może akurat jeszcze pogoda będzie, bo do tej pory to jako takie debaty były, ale najważniejsze, że się buduje i my do tej inwestycji dopłacamy ze swojego budżetu 635 tysięcy złotych.
Mam nadzieję, że ta kwota nie wzrośnie, chociaż słyszeliśmy, że jakieś roboty dodatkowe są planowane. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę drogi gminnej w Zagrodach i Przybysławicach w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kosztorys opiewa na kwotę 1 138 848 zł. Z tego udział gminy wyniesie 569 424 zł. I za to zostanie wykonane około 1,5 km drogi i tyleż chodnika. Na razie jesteśmy na trzecim miejscu na liście rezerwowej. I gdy to by się nie zmieniło, to jest olbrzymia szansa na dofinansowanie, ale złożyliśmy także odwołanie. Uważamy, że powinniśmy dostać więcej punktów w ocenie i jest szansa, że jeszcze awansujemy i może znajdziemy się na liście podstawowej i ta inwestycja będzie w roku 2017 realizowana. Otrzymaliśmy, proszę Państwa, pozwolenie na użytkowanie obiektu socjalnego w systemie kontenerowym dla sportowców na boisku, przy boisku w Bogucinie. Przypomnę, że sam kontener kosztował 137 760 zł. Obiekt został przekazany w użytkowanie sportowcom. Mam nadzieję, że będzie im dobrze służył. Zarząd, z tego co wiem, jest w klubu, jest usatysfakcjonowany, czego liczne dowody możemy na własnym tym doświadczyć. Zbieraliśmy wnioski od właścicieli budynków mieszkalnych, obiektów gospodarczych, osób prowadzących działalność gospodarczą. Przybysław, Zagór, Garbowa, zainteresowanych możliwością korzystania z gazu ziemnego. W tym celu także byliśmy w siedzibie spółki gazowej w Lublinie, rozmawialiśmy z panem dyrektorem, zastępcą dyrektora do spraw technicznych. Jest zielone światło, to tak ładnie brzmi, dla tej inwestycji. No jest jeden warunek, muszą być chętni do przyłączania się do gazu i żeby nam po prostu ludzie nie przeszkadzali, w tym sensie nie przeszkadzali, no żeby nie było za dużo osób, które nie wyrażają zgody na przebieg tej sieci gazowej przez ich działki, bo to wstrzymuje inwestycje. Został podpisany kolejny aneks na przyłączenie szkoły w Przybysławicach na 30 czerwca 2017 roku. Przypomnę, że już umowa była dużo wcześniej podpisywana. Był aneks, kolejny aneks. Głównie to wynikało z tego, że niektórzy mieszkańcy, zaznaczam, że niektórzy, olbrzymia większość jest zadowolona, nie robi żadnych przeszkód, no nie wyrażali zgody na zaprojektowanie przez działki i trzeba było szukać innych rozwiązań, a to niestety trwało. Ale miejmy nadzieję, że się uporamy z tym wszystkim i sieć gazowa do naszej gminy gaz dotrze. Zostało skierowane także pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz prowadziliśmy rozmowy z panem dyrektorem WOZ do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej od drogi krajowej do ronda o długości 640 metrów. Rozmowy były bardzo konstruktywne. Sam pan dyrektor, bo my mówiliśmy o chodniku, ale sam pan dyrektor nam zaproponował, że może byśmy pomyśleli o ciągu takim pieszo-rowerowym z tego względu, że no to będzie, jak jest chodnik, to nie może pieszy korzystać, nie pieszy, tylko rowerzysta z chodnika, narażając się na mandat. No takie przepisy są.
głupie, moim zdaniem, ale są. To jest dużo bezpieczniej, dużo bardziej bezpieczne. A ja widzę, że dużo osób tam korzysta z rowerów, dojeżdża, zostawia sobie tam przy tej, z Karolina szczególnie, ale z Lesiec nie tylko, myślę, też. I zostawiają tam na posesjach przy drodze krajowej, no i później sobie na przystanek i jadą do Lublina, czy tam ewentualnie do Puław, czy nawet do Krakowa. Także tam dobrze by było i opracujemy dokumentację, tam zresztą w projekcie jest to ujęte, bo mamy stajednia też remontowana i myśleliśmy, że to za jednym zamachem będzie robione, ale pan dyrektor nam to odradzał z tego względu, że mówi, że to się może przedłużyć w czasie i może to bardzo skomplikować i jemu, i nam. Także wszystko jest na dobrej drodze, że też ten ciąg pieszo-rowerowy powstanie przy tej drodze wojewódzkiej. Wystosowaliśmy, proszę Państwa, jak mówiłem wcześniej, zapytanie ofertowe na opracowanie konkretnej dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej Zagroda, ulica Brzozowa. Wpłynęła tylko jedna oferta. Nikt tutaj, kto zna te realia, nie chciał, nie składał oferty. Ci zazwyczaj, którzy tutaj współpracują z gminą. I wpłynęła jedna oferta na kwotę z Lublina na kwotę 36 900 zł. 500 metrów drogi. Na dokumentację, tak, to jest na dokumentację. Procedura została unieważniona z powodu bardzo wysokiej ceny. Będziemy ponownie po prostu zapytanie ofertowe robić. Czynione są starania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej. Tu chodzi o ten chodnik od przystanku w Garbowie, ten przystanek, co jest w parku, w stronę Lublina, do CPR. Ale w zasadzie to chodzi o budowę, bo myśmy chcieli, żeby ten chodnik powstał na pasie drogi krajowej od mostu, tutaj jak jest ten most, te barierki, znaczy most, w zasadzie most, bo tam na Kurówce tutaj nad stawami w stronę CPN-u, bo tu raczej się nie da wybudować chodnika, gdzie są stawy, tylko ma być to wydzielone betonami. Generalna dyrekcja takimi obrzeżami wysokimi. Generalna dyrekcja w ogóle chce to zrobić na całej długości, a więc od przystanku w Garbowie do CPN. Nam się to za bardzo nie podoba, no bo to piękne jest. No może dla mieszkańców jest to wygodne, ale z jednej strony wolelibyśmy jednak bezpiecznie i wizualnie ładnie, żeby tam powstał chodnik. To jest szansa, no, ale to nie jest takie proste, bo z tego względu, że Generalna Dyrekcja nie chce inwestować w tych terenach, gdzie już te drogi ma zamiar przekazywać województwu. Ale miejmy nadzieję, będzie spotkanie niedługo tutaj mieszkańców z dyrektorem. No, najważniejsze, że jakaś tam rozmowa i chęć rozmawiania na ten temat jest. Została także podpisana umowa partnerska z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny na wspólne realizację projektu podwyższenie standardów readministracji usług w gminach województwa lubelskiego na kwotę 669 772 zł. Z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej ma wynosić 569 310 zł. To jest podpisanie tej umowy, no to jest po głosie tej sesji nadzwyczajnej 15, gdzie była w tym celu ona zwoływała. Prosiła troszkę ciszej. Dyskusję wewnętrzną tutaj, bo naprawdę to przeszkadza osobie, która mówi. Takie wrażenie stwarza, jakby nikt nie słuchał, i to właśnie taką umowę mówiłem.
Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony także wniosek na termomodernizację szkół przy Wysławicach i w Garbowie. Też, jak pamiętacie Państwo, w tym celu była zwoływana sesja nadzwyczajna, żeby wszystko doprecyzować, wszystkie cyfry, liczby, z tego względu, że później jest to bardzo ważne. Złożyliśmy także wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na budowę trzech placów zabaw w Karolinie, Woli Przybysławskiej, przy Wysławicach. Tam chodzi, wartość tych projektów to jest około 90 tysięcy złotych. No dofinansowanie ponad 63%. A więc około 63 tysięcy. Pozostała kwota będzie musiała pochodzić z budżetu gminy. I miejmy nadzieję, że te pieniądze otrzymamy i te place też powstaną. Chociaż już tam są prace zabawne, ale dosyć ubogo wyposażone i będą pozostawać dłuższe. Jest przygotowywany cały czas wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie gospodarki wodno-ściekowej, a więc będziemy składali wniosek na budowę oczyszczalni zagrodowych połączone z modernizacją stacji wodociągowej i pobliżu. Zostało zlecone także, proszę Państwa, urbanistom została zlecona wstępna analiza wniosków złożonych przez mieszkańców do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Zostaną one omówione na spotkaniu właśnie z Państwem, z radnymi w dniu 2 grudnia bieżącego roku o godzinie 12. Myślę, że tutaj w tym pomieszczeniu. Zachęcam naprawdę do przyjścia, zapoznania się, bo to będą wnioski mieszkańców, ale także wnioski ewentualne gminy. Na przykład co do lokalizacji w przyszłości, a procedury planistyczne trochę trwają, oczyszczalni takich mniejszych, poszczególnych miejscowości, no i nie tylko. Jakieś takie sprawy dotyczące. Została zawarta ugoda z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zapłaty za oświetlenie drogi ekspresowej, na mocy której gmina zobowiązała się zapłacić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kwotę 290 609 zł do końca bieżącego roku. Jest to kwota bardzo znacząca. Jest jedyne to, znaczy jedyne, no i duże pocieszenie, że to jest w zasadzie jednorazowa zapłata i dzięki takiej postawie, no jak naszej gminy i wielu innych gmin, które nie płaciły, które ktoś powie, no i tak musicie zapłacić, tak, ale do sierpnia 2015 roku, ale już więcej takich rachunków mieć nie będziemy. Bo to jest, proszę Państwa, ten rachunek za czas, za 2 lata. Za 2 lata, kiedy byśmy zapłacili za samą energię, a co by było, gdybyśmy jeszcze musieli to wszystko utrzymywać, konserwować, zlecić konserwację, a aż takich chętnych byśmy nie mieli, bo z tego co wiem, zakład energetyczny był niezainteresowany, bo mówił, że te słupy są za wysokie dla nich, bo mają po prostu przystosowany sprzęt do niższych słupów. I poza tym każdy wjazd na drogę ekspresową wymaga projektów organizacji ruchu, zgłoszeń specjalnych. No tam sobie nie można tak, jak ja bym tu na nasze drogi, nawet na tą drogę krajową, nie? Także nie trzeba specjalne jakieś tam celebry robić procedury, żeby naprawić. W starostwie odbyło się, tu właśnie mówił już pan wicestarosta, ja dużo tu już na ten temat nie będę mówił, ale poinformuję, że odbyło się spotkanie, na którym właśnie zostałem poinformowany, że w związku z tym, że powiat przejął na utrzymanie dawną drogę krajową od województwa,
no nie odwoływali się od tego, tak jak my żeśmy, pamiętacie Państwo, my przekazali województwu, powiat tego nie chciał robić, nie chciał przekazywać z powrotem. No uznał, że lepiej będzie, jak przejmie te drogi i w zamian przekaże gminie. To jest ponad 5 km, to jest 4678 metrów drogi, proszę Państwa, od szkoły na Woli Przybysławskiej w stronę do granic powiatu, do lasu, tak, w lesie ta droga do Meszna i tam aż za Meszno do Starościna. Inaczej mówię, to jest granica gminy, ale i granica powiatu lubelskiego i lubartowskiego. I 515 metrów tego odcinka od drogi krajowej od 17 do tego węzła przy Wysławicach. Jest to droga ślepa, droga gruntowa. Łącznie to będzie około 5300 metrów tej drogi. Już ten temat był poruszany na komisji rolnictwa. Wczoraj akurat mi wyleciało z głowy, bo to była komisja finansów, ale już teraz wszyscy wiedzą. Będzie czas na to jeszcze na komisję przedyskutować i zająć się stanowisko. Wraz z radnymi, chętnymi, z sołtysami wyjeżdżaliśmy oczyszczalnie w Czarnolesie, a także w Kurowie, bo ten temat nas wcześniej czy później no, na pewno nie minie. W Czarnolesie była to oczyszczalnia taka mniejsza, no w Kurowie to bardzo duża oczyszczalnia, tak? Aż na 1000 metrów sześciennych, w tej chwili przyjmują 150 chyba. Bo jeden mają ten reaktor uruchomiony, a drugi jest czeka ewentualnie na jakieś dużo, dużo większe inwestycje. No jedna i druga oczyszczalnia myślę, że zrobiła pozytywne wrażenie, ładne obiekty dobrze działające. Byliśmy też w zaglądach oczywiście, żeby porównać. Jaki koszt tych oczyszczalni? Oczyszczalnia w Czarnolesie, coś chyba z 1,5 miliona. 2 miliony. Może i koło 2, tak ze wszystkim. A oczyszczalnia w Kurowie chyba koło 6. Koło 6 milionów, oczywiście brutto, tak? Z tym, że to jest duża oczyszczalnia, to jest duża oczyszczalnia. Nam taka oczyszczalnia nie jest potrzebna. Bo dużo mniejsza. No oczywiście, gdyby ona była wspólna, ale takiej chyba no, nie będzie możliwości wybudowania tutaj dla Zagród, Przybysławic, Garbowa i ewentualnie zwarte te jakieś takie tereny, no to tam 500 metrów no, może by było i za mało nawet. Coś takiego. Ale no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie jest to wszystko takie proste, bo niektóre jest na przykład potrzeba budowy, ale no nie można uzyskać dofinansowania, no bo Kurów to utrzyma oczywiście na tą dużą oczyszczalnię dofinansowanie. Odbył się przetarg na wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg proszę, na sezon 2016-17. I poinformuję tak dla ciekawości, jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie można, sołtysi wszyscy otrzymali zresztą tam numery telefonów do właścicieli czy operatorów tego sprzętu. I tak, ładowarka typu Fatroma, wygrał pan Witold Chaba, Zamelina, gmina Kamionka, który zaoferował cenę 275 zł. Za godzinę efektywnej pracy. Pojazd samochodowy z pługiem wygrał pan Marian Skorupski z Abramowa. Z Glinika, no ale mówię z gminy Abramów. To jest kwota 302 zł 40 groszy za godzinę efektywnej pracy. I koparko ładowarka, także pan Witold Chaba. To już takim mniejszym, coś w stylu takiego ostrówka,
za cenę 120 zł. Pierwotnie wygrał SKR, ale nie zrezygnował, że znaleźli no, lepszą, że tak powiem, lepszą robotę. Tak? Zrezygnowałem. Także tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że zima nas będzie oszczędzała, że dzisiaj tak się straszy, ale... Tak, żeby tych więcej pieniędzy zostało na budowę dróg. We wrześniu, proszę Państwa, odbywały się zebrania wiejskie w sołectwach, na których mieszkańcy dzielili fundusze sołeckie. No, moje odczucia są takie mieszane co do tych funduszy sołeckich. Ja nigdy nie kwestionuję mądrości mieszkańców, którzy tam przeznaczają na poszczególne inwestycje, tylko najbardziej budzi we mnie takie mieszane uczucia frekwencja na tych zebraniach. Powiem dla ciekawości, że uczestniczyło we wszystkich zebraniach, we wszystkich 15 zebraniach, bo tyle mamy sołectw, 267 osób. No ktoś powie, masa ludzi, tak? Ale mogło uczestniczyć dorosłych 7278. Frekwencja wyniosła 3,7%. Dlatego mówię, mam mieszane uczucia, tym bardziej, jeżeli ktoś mówi, że mieszkańcy powinni decydować, na co powinny być pieniądze przeznaczane, a nie ktoś inny. No, a ktoś inny to kto? Radni, tak? A radni są wybierani, proszę Państwa, przez mieszkańców przy frekwencji 50%, tak średnio licząc, przy frekwencji 50%, i na idzie do wyborów, załóżmy, 3600 osób, a nie 267, tak? Także nieraz jest tak, że przyjdzie kilka osób, gdzieś uchwali coś, a później do mnie przychodzą kto wymyślił, że komuś się tam coś robi. No są takie głosy. No ale jest jak jest, nie dyskutujemy. Fundusze zostały podzielone. Podzielone, proszę Państwa, ambicje są bardzo duże. W jakim stopniu będzie to zrealizowane, to będzie zależało oczywiście od możliwości finansowych budżetu, no i tutaj później uchwały budżetowe. W tym czasie miały miejsce 3 sesje sołtysów, obradowały Komisje Rady Gminy, dwukrotnie Komisja Rewizyjna, dwukrotnie Komisja Finansów i raz Komisja Rolnictwa. Oświaty chyba w tym czasie się tak pewnie zauważyła. Miała miejsce także kontrola z Urzędu Marszałkowskiego, kanalizacji Garbowa, etap drugi, czwarty. Kontrola obejmowała kontrolę po prostu tej całej biurokracji, że tak powiem, tak? Ale i w terenach. Nie stwierdzono żadnych uchybień, wszystko zostało zrealizowane dobrze. Wziąłem także udział w zjeździe oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie. Zjazd się odbył w Krzczonowie. Zostały wybrane nowe władze powiatowego związku. Dotychczasowy wieloletni prezes złożył, znaczy nie to, że złożył rezygnację, po prostu już nie wyraził zgody kandydować. Pan Wojciech Piekarczyk. I został wybrany nowy prezes, którym został pan Antoni Skrabucha, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Powiatu Lubelskiego. Odbyła się 3. sesja młodzieżowej Rady Gminy, na której młodzież zapoznała się z projektami uchwały, z projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi. Także dyskutowano na temat bezpieczeństwa i zagrożeń na terenie gminy. Odbyło się także 2. posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Po raz drugi się Rada spotkała, na którym poinformowałem, przedstawiłem Radzie informację, że wojewoda lubelski odrzucił skargę, donos, jak to woli,
jaki płynął do niego na kwestionujący legalność uchwały Rady Gminy Gardów nr 10/78/16 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji, trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garbowie. Nie wiem, proszę Państwa, jakby Państwa interesowało, to ja mogę to Państwu przeczytać, to ciekawa lektura, bo to jest aż 6 stron. Ale może takie, aby krótką informację. Bo ten temat był gdzieś tam roztrząsany, bo my żeśmy się zwrócili z prośbą, żeby nam udostępniono to stanowisko, no bo ono już było 5 września, się okazuje, wysłane i nigdzie żadnej informacji nikt nie zamieszcza. Nie wiem dlaczego akurat, bo temat był taki wertowany dokładnie. Aby taki krótki cytat, bo to jest, mówiłem, 6 stron, tak nie będę czytał. W ocenie organu nadzoru uchwała nr 10/78/16 Rady Gminy Gardów z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garbowie zgodna jest z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wbrew stanowisku zaprezentowanemu wystąpieniu przedmiotowa uchwała nie narusza zasady reprezentatywności organizacji pozarządowych. Wójt gminy Gardów wskazał, iż skład Rady Działalności Pożytku Publicznego powołane zostały osoby działające w zróżnicowanych sferach działalności publicznej. To jest przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, związków rolniczych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń sportowych, związków emerytów i rencistów oraz stowarzyszeń prowadzących działalność o charakterze ogólnym w zakresie kultury, oświaty i tym podobne. W piśmie zarzucono, iż z uzyskanych w Urzędzie Gminy informacji wynika, iż wykonała do Rady Działalności Pożytku Publicznego dwie przedstawicielki zgłoszone przez koła gospodyń wiejskich, co najprawdopodobniej nie jest zgodne z ustawą. To chodzi o przedstawicielki koła gospodyń wiejskich w Lejscach i Przybysławicach. Koła, i tu jest napisane, koła gospodyń wiejskich działają na podstawie ustawy z dnia 8 października 82 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Ustawy koła gospodyń wiejskich zaliczone zostały do społeczno-zawodowych organizacji rolników. Jak stanowi tam artykuł, koła gospodyń wiejskich, w szczególności koła gospodyń bronią praw, reprezentują interesy, działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich, rodzących rodzin i tak dalej. Także mówię, lektura bardzo, bardzo ciekawa. Proszę Państwa, wystąpiliśmy także właśnie o treść tej skargi, która wydała do wojewody. No, wojewoda niestety nie chciał nam podać tej treści, powołując się na określone przepisy. No już nie będziemy oczywiście tam tego tematu drążyli, no ale bym apelował do organizacji, do osób, które tą skargę wystosowały, odrobinę jakiejś przyzwoitości i przekazanie w formie tam, czy listownie przesłać, bo że się ta osoba, czy ta organizacja przedstawi, to my już aż na taki akt zaszczyt nie liczę, nie? Ale po prostu jakie tam konkretnie zarzuty padały. Temat był mocno dyskutowany, łącznie nawet ze straszeniem mnie, że wójta pozbawią stanowiska przez to wszystko, bo łamią tak prawa. Ja uważałem, że prawa nie łamię. I zresztą to zostało potwierdzone przez wojewodę lubelskiemu, któremu jak najbardziej dziękuję za takie podejście do organizacji właśnie społecznych, jakie są
jakimi są koła gospodyń wiejskich ze 150-letnią tradycją, a na naszym, na nasz terytorium, naszej gminy na pewno ponad 80-letnią udokumentowano, tak? Bo myślę, że jeszcze dużo, dużo wcześniej, tylko no nie mamy na to takich konkretnych dowodów. Wraz z drukami z OSP Gardów uczestniczyłem w 9. Międzynarodowych Spotkaniach Strażaków w gminie Ilmenau w Niemczech. Żeśmy tam gościli przez, no z podróżą oczywiście, przez 3 dni. W zasadzie to tam na czysto jeden dzień, bo to dwa dni naprawdę trzeba tak jakby przeliczyć na godziny, to się jedzie. Pierwsze spotkanie też tam było w 2003 roku. No, poznaliśmy się ze służbami, jak funkcjonują służby ratownicze, między innymi niemiecki Czerwony Krzyż, służby techniczne, wyposażenie straży pożarnej. No, bardzo takie pouczające spotkanie. Oprócz nas tam brali udział strażacy z gminy Gołańcz, z Wielkopolski, no oczywiście strażacy z gminy Ilmenau, tej miejscowej, i Westerwelt z Holandii. Mieli być Francuzi, ale jak zwykle nie dojechali. Mówię, jak zwykle już kilka razy. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Grabowskiej zorganizowało spotkanie z historią poświęcone 1050. rocznicy Chrztu Polski. Spotykali się także na spotkaniach seniorzy z koła emerytów i rencistów z Kutanowa, z Zagród, a także odbył się już kolejny gminny Dzień Seniora, na którym mogli się właśnie spotkać seniorzy z terenu gminy. I był także na tym spotkaniu wyświetlany film o Bronisławie Pietraku, Kowal z Kutanowa, bardzo wzbudził zainteresowanie, wypożyczony z Filmoteki Narodowej. Film pochodzi z roku 72. Niektórzy się tam rozpoznali, bo była i zabawa wiejska, i kulik połączony z degustacją no, napojów. Także bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że będzie okazja, żeby Państwo radni zobaczyli, bo fajnie. A film jest krótki, bo trwa tylko 13 minut. Dzień Komisji Edukacji Narodowej obchodziliśmy, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. We wszystkich szkołach odbywały się uroczyste akademie. W połowie października na terenie naszej gminy odbyły się duże ćwiczenia jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uczestniczyło w sumie z powiatu lubelskiego, uczestniczyło w sumie 23 jednostki. To był taki w pewnym sensie chrzest bojowy. Mówię w pewnym sensie oczywiście na takich zawodach, tak? Bo tak to przeszło nie jeden. Druhów z Woli Przybysławskiej, którzy też w krajowym systemie są i po raz pierwszy brali właśnie udział w takich ćwiczeniach. Z tego co wiem, wypadli bardzo dobrze. Odbył się turniej piłkarski zorganizowany przez Zawiszę Gardów. Brały udział drużyny spoza terenu też naszej gminy. Miała miejsce uroczystość 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach Wielkich. Także serdeczne podziękowania dla pani za działalność, za tę wielką twórczość artystyczną na przestrzeni tych 60 lat. Tu uczestniczyliśmy z innymi osobami z terenu naszej gminy w wyjeździe Gminnej Orkiestry Deltej do Radzicina. Bardzo ładnie się orkiestra tam zaprezentowała, grała na mszy świętej. Musiała bardzo, bardzo się podobać z tego względu, że po mszy dawała koncert i naprawdę mało kto się śpieszył do domu, a ludzie zostali i słuchali. Odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza w szkole podstawowej.
w Bogucinie, piąty międzyszkolny konkurs recytatorski twórczość Bronisława Pietraka zorganizowany przez Zespół Szkół w Gardowie, Gminną Bibliotekę Publiczną. W Przedszkolu Sióstr Salezjanych miała miejsce uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości. No i 11 oczywiście listopada, jak co roku obchodziliśmy tradycyjnie Święto Narodowe Odzyskania Niepodległości. W tym roku była to 98. rocznica. Odbyła się msza święta, później był przemarsz tutaj do domu strażaka w Gardowie ze sztandarami. I wzięły udział dwie orkiestry, taka Morska Orkiestra Delta i ta orkiestra, która już od tych wieku na tych uroczystościach zawsze uczestniczy. Część oprawę tego święta i część artystyczną przygotował Zespół Szkół w Gardowie, Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. I później pojechaliśmy na cmentarze, cmentarz wojenny w Gardowie i cmentarz legionistów w Piastkowie. Były składane wieńce ze sztandarami i z orkiestrą. W Zespole Szkół przy Wysławicach odbyła się wieczornica, uroczystość patriotyczna. Serdeczne gratulacje za przeprowadzenie i za pomysł nauczycielom i uczniom, którzy przygotowali. No i na koniec pragnę Państwa poinformować, że od 22 listopada w Urzędzie Gminy trwa kompleksowa kontrola przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Jest to kompleksowa kontrola, która się odbywa raz na 4 lata. Będzie trwała do 12 stycznia 2017 roku. Cieszę się bardzo, że akurat ta kontrola jest, bo kontrolę pełnią bardzo pozytywną rolę, przyczyniają się do przejrzystości i transparentności finansów, o które zawsze staramy się dbać. Dziękuję bardzo za dobre pytanie. Czy są pytania jakieś do pana Wojtka? Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać. No, bym chodził o chodnik z Rolewo Leczysławskiej. Tam jest chyba 210, o ile dobrze usłyszałem, tak? Planowane na to. 210 tysięcy, z tego teraz 26-60%. Tak, tak, tak. A chodzi mi głównie, mi się tam ludzie też pytają, jak tam, czy tam oświetlone to będzie, czy nie? W tej chwili wykonujemy chodnik, tam jest planowane oświetlenie. Jest planowane oświetlenie. Tak, jest problem. Jeszcze jakieś pytanie macie Państwo, to proszę bardzo. Jeśli nie, to przystępujemy do dalszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Gardów na 2017 rok. Czy jakieś objaśnień potrzebujecie Państwo w tej sprawie, czy może czekać projekt uchwały? Proszę czytać. Było to omawiane na nic się nie zmienia, poza tym było to przedmiotem obrad na komisjach. Zatem czytam projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Gardów na 2017 rok. Posługując się na akty prawne wymienione na wstępie, Rada Gminy Gardów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 z kwoty 52,44 zł za kwintal do kwoty 39 zł za 1 kwintal, mającą zastosowanie przy obliczeniu podatku rolnego na 2017 rok na obszarze gminy Gardów. Paragraf drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gardów. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gardów. To też było przedmiotem
tutaj dyskusji i omawiania. Czy może jakieś pytania jeszcze są w tej kwestii, to proszę bardzo. Tak, to no, wszystko tak. Na poziomie poprzedniego roku, także czytam projekt uchwały. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Garłów. Na podstawie aktów prawnych wymienionych na wstępie Rada Gminy Garłów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się następujące roczne stawki od podatku od nieruchomości. Ustęp pierwszy. Od gruntów. A. Związany z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 67 groszy od metra kwadratowego powierzchni. B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4 zł 54 grosze od 1 hektara powierzchni. Punkt C. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 25 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. D. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeśli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu od tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2 zł 98 groszy od 1 metra powierzchni, metra kwadratowego powierzchni. Ustęp drugi. Od budynków lub ich części. A. Mieszkalnych 40 groszy od 1 metra powierzchni użytkowej. B. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19 zł 10 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 5 zł 65 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. D. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3 zł 30 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. E. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 5 zł 10 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Ustęp trzeci. Od budowli 2% ich wartości. Paragraf drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Garłów. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po 14 dni od dnia ogłoszenia. Paragraf piąty. Z dniem wejścia niniejszej uchwały, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 roku, traci moc uchwały uchwała nr 8/47/16 Rady Gminy Garłów z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Garłów. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2015 roku, pozycja 3973. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Garłów. Czy jakieś wyjaśnienia odnośnie tej uchwały? Czy mogę czytać projekt uchwały? Czytam. W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Garłów. Na podstawie na wstępie wymienionych aktów prawnych Rada Gminy Garłów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie. Pierwsze. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu. A. Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 804 zł. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1116 zł. Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1186 zł.
Drugie, od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały. Trzecie, od ciągnika siodłowego do balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1256 zł. Czwarte, od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały. Piąte, od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 805 zł. Szóste, od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały. Siódme, od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy a mniejsze niż 22 miejsca 1326 zł, równej lub wyższe niż 22 miejsca 2372 zł. Paragraf drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Garnów. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Paragraf piąty. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 roku, traci moc uchwała nr 8/48/15 Rady Gminy Gardów z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2015 roku, pozycja 3974. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. To też było przedmiotem tutaj wyjaśniane było na Komisji Finansów. Czy jeszcze Państwo chcą coś jakieś do powiedzenia, do jakieś wyjaśnienia? Jeśli nie, to czytam projekt uchwały. W sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. Na podstawie artykułów prawnych wymienionych na wstępie Rada Gminy Gardów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego numer uchwały 26/156/05 Rada Gminy Gardów z dnia 5 grudnia 2005 roku Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2006 roku numer 26 pozycja 629 zmienionej uchwały numer 19/134/08 Rady Gminy Gardów z dnia 18 listopada 2008 roku Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2009 roku numer 1 pozycja 30 w paragrafie pierwszym skreśla się punkt trzeci brzmienie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy oznaczone symbolem. Paragraf drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Garbów. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dnia 1 stycznia 2017 roku. Proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dotyczącego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Mogę czytać projekt uchwały, czy chcecie Państwo już dopowiedzieć? Czytam projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Na podstawie artykułów prawnych Rada Gminy Gardów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy.
Na wniosek Urzędu Gminy Wałbrzych przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków określonych w załączniku do uchwały nr 8 /50/15 Rady Gminy Wałbrzych z dnia 18 listopada 2015 roku na okres jednego roku, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wałbrzych. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. Tu mamy uzasadnienie do tej uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Tutaj statki. Uzasadnienie mamy na drugiej stronie uchwały. Także wszystko podjęcie w sprawie zatwierdzenia, a witam panią redaktor, panią prezes, witam serdecznie na tym spotkaniu. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe prowadzenie ścieków na terenie gminy Wałbrzych dla gminy Wałbrzych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Krakowa 1, Warszawa. Na podstawie artykułów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się taryfy dla przedsiębiorstwa Dreamerzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulica Szafowa 1, Warszawa. Cenę za wprowadzenie 1 metra sześciennego ścieków dostarczonych do oczyszczalni położonych w zabrogach w wysokości netto 4,85 zł za 1 metr sześcienny plus należny podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Aktualna stawka podatku od towarów i usług wynosi 8% ceny netto oraz miesięczną stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w wysokości netto 3,97 zł za metr sześcienny plus VAT. Cenę za dostarczoną wodę za 1 metr sześcienny w wysokości netto 3,20 zł plus należny podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Aktualna stawka podatku od towarów i usług wynosi 8% ceny netto oraz miesięczną stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w wysokości 3,97 zł za metr sześcienny, za miesiąc, przepraszam, plus VAT. Drugie, taryfowe ceny i stawki opłat abonamentowych obowiązują od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci, uchwała podlega ogłoszeniu na gminnej tablicy ogłoszeń i usłyszeniu. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla odbiorców, dla których dostawcą wody jest Dreamerzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Szachowa, Warszawa. Ja chciałbym zapisać. Ja przeczytałem w gazecie, że gmina dokłada 1 000 000 zł. To jest kłamstwo. I prosiłbym, żeby mieć jakieś konkretne, żeby ile to kosztuje ta dopłata. Znaczy, proszę Państwa, żeby dokładnie podać te liczby, jeżeli są, to proszę bardzo. To jest rzędu kwota będzie 15 tysięcy. Może po tym podwyżce do 20 tysięcy. Jest tak, na przykład ja mam tu dane, no ale to było do tej pory taka była cena, nie? Na przykład mam ten ręku z lutego, ale tego roku oczywiście, 16. 1341 metrów, to było 6 podmiotów, które, no, które tu są wymienione. Salus, parafia, spółdzielnia mieszkaniowa, zagrody, największa kwota, Tomasz, Tomczak, przepraszam, Dariusz, Bulewski, Piotr, Karska, Zofia. To jest po kilka, tu są, gdzie jest dostawcą oczywiście Dreamerzy i my, oni nam wystawili fakturkę na 1000 zł, 1000 zł zamiast 1000 zł.
to oczywiście w miesiącach letnich może być troszkę więcej, ale na pewno nie więcej wyniosła kwota niż 15 tysięcy za rok 2016, a myślę, że za 2017 będzie nie więcej niż 20, może 18, 17 tysięcy. To jest taka kwota, nie milion, bo my, proszę Państwa, zbieramy kwotę tą od ludzi, co pobierają wodę i płacą. Także gmina nie dopłaca takiej kwoty. Jeszcze jakieś pytania? Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla odbiorców, dla których dostawcą wody jest Grimedzin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ulica Szachowa 1 Warszawa. Na podstawie aktów prawnych Rada Gminy Garbów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Z dnia 1 stycznia 2017 roku ustala dopłatę do ceny wody w wysokości netto 85 groszy za metr sześcienny dla odbiorców, dla których dostawcą wody jest Grimedzin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulica Szachowa 1 Warszawa. Ustęp drugi. Dopłaty, o których mowa w ustępie pierwszym, obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Paragraf drugi. Dopłaty, o których mowa w paragrafie pierwszym, będą przekazywane na rzecz Grimedzin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulica Szachowa 1 Warszawa, działającej na terenie gminy Garbów. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Garbów. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi, określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. Jakieś jeszcze niejasności mamy w tym względzie? Proszę o zabranie głosu, jeżeli nie, to tej uchwały. Projekt uchwały. Na podstawie aktów prawnych Rada Gminy Garbów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się zorganizować z dniem 1 stycznia 2017 roku wspólną obsługę prowadzoną przez Gminny Zespół Obsługi Szkół w Garbowie. Paragraf drugi. Wspólna obsługa prowadzona będzie przez Gminny Zespół Obsługi Szkół w Garbowie dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Garbów. Zespół Szkół w Garbowie, ulica Szkolna 25 Garbów, Zespół Szkół w Przemysławicach, Przemysławice 1, Poczta Garbów, Szkoła Podstawowa imieniu Wanty Kotomskiej w Ogucinie, Ogucin 64, Szkoła Podstawowa Woli Przemysławskiej, Wola Przemysławska 331. Paragraf trzeci. Zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi obejmuje po pierwsze obsługę administracyjną, po drugie obsługę finansową, w tym prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczość, po trzecie obsługę organizacyjną. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Garbów. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu gminnemu zespołowi obsługi szkół w Garbowie. Czy mogę czytać projekt uchwały? Tak. Czytam zatem. Na podstawie artykułu prawnych Rada Gminy Garbów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się statut gminnej jednostce organizacyjnej gminnemu zespołowi obsługi szkół w Garbowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Tracą moc po pierwsze uchwała nr 38/227/02 Rady Gminy Garbów z dnia 20 maja 2002 roku w sprawie nadania statutu gminnemu zespołowi obsługi szkół w Garbowie, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2002 roku nr 82, pozycja 1767. Ustęp drugi. Uchwała nr 6/36/03 Rady Gminy Garbów z dnia 14 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Garbowie, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2003 roku nr 107, pozycja 2608.
Ustęp 3. Uchwała nr 24/143/05 Rady Gminy Garbów z dnia 2 września 2005 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Garbowie, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2005 roku nr 217, pozycja 3505. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Garbów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść ręki. Dziękuję i zapraszam. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Czy mogę czytać projekt uchwały? Czy Państwo chcecie coś? Pani chce zabrać głos. Dodam do treści tej uchwały, która została przekazana Pani Burat, że zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie projekt tej uchwały był konsultowany, był wywieszony na stronach internetowych gminy, w WIP-ie, na tablicach ogłoszeń. Był również przedmiotem obrad Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Garbowie 24 października 2016 roku. Jak również temat ten analizowała Młodzieżowa Rada Gminy na swoim posiedzeniu 25 października. I na piśmie do gminy nie wpłynęły żadne uwagi, a mogły być drogą pisemną, jak również mailową. Czytam zatem projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Powołując się na akty prawne wymienione na wstępie, Rada Gminy Garbów uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po przeprowadzeniu konsultacji uchwala się program współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Garbów. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz sołtysów. Czy ktoś jeszcze coś chce dopytać? Znaczy, jeżeli mogę. Proszę Państwa, chciałbym tam wziąć, sprostować oczywistą pomyłkę, żeby w paragrafie 2, punkt 5, kwotę 140 zamienić na 200. Tylko to. Bo tych zmiany to już było mówione na większość radnych tutaj właśnie jest członkami tej komisji, także została z tym zapoznana. Czytam projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania wysokości diety dla radnych oraz sołtysów. Na podstawie aktów prawnych wymienionych na wstępie Rada Gminy Garbów uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. Wprowadza się miesięczny ryczałtowy system naliczania diety. Ustęp 2. Dieta przysługuje radnym gminy Garbów z tytułu sprawowania mandatu oraz sołtysom za wykonywanie zadań wynikających ze statutu sołectwa. Ustęp 3. Wysokość diety radnego jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych w Radzie Gminy i jej organach, przy czym członkostwo w komisji stałej traktuje się jak członkostwo w organach Rady Gminy określonych ustawą oraz statutem gminy Garbów. Paragraf 2. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną, zwanej dalej dietą, dla radnego w wysokości 500 zł, radnego pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1200 zł, radnego pełniącego funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 700 zł, radnego pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji Stałej Rady Gminy w wysokości 600 zł. Sołtysa za wykonywanie zadań wynikających ze statutu sołectwa 200 zł.
Paragraf trzeci. Radnemu będącemu różne funkcje w Radzie Gminy przysługuje tylko jedna dieta ryczałtowa w najwyższej wysokości. Paragraf czwarty. Pierwsze. Diety podlegają zmniejszeniu w następujących przypadkach. Nieobecności radnego na sesji i nieobecności radnego na posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem. Ustęp drugi. Zmniejszenie diety określonej w paragrafie drugim wynosi za jedną nieobecność radnego 30%, za dwie nieobecności radnego 60%, za trzy i więcej nieobecności radnego 90%. Ustęp trzeci. Zmniejszenie diety następuje w miesiącu, w którym zaistniały podstawy zmniejszenia określone w paragrafie czwartym, ustęp pierwszy i drugi. Ustęp czwarty. Nie dokonuje się obniżenia diety radnego, którego nieobecność na sesji i posiedzeniu komisji jest wynikiem delegowania przez przewodniczącego Rady Gminy do wykonania innych czynności. Ustęp piąty. Dieta dla sołtysa nie będzie wypłacona w danym miesiącu w przypadku, gdy sołtys nie może pełnić swoich obowiązków przez okres tego miesiąca. Paragraf piąty. Ustęp pierwszy. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 dnia każdego miesiąca. Ustęp drugi. Zmniejszenie diety radnego, o których mowa w ustępie czwartym, ustęp drugi, punkt pierwszy do trzeciego, dokonuje się w oparciu o listę obecności na sesjach oraz posiedzeniach komisji. Paragraf szósty. Traci moc uchwała nr 7/46/03 Rady Gminy Garbów z dnia 5 września 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych, członków Komisji Rady Gminy oraz sołtysów, zmieniona uchwałą nr 18/111/04 Rady Gminy Garbów z dnia 27 grudnia 2004 roku. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na ciąg pieszo-rowerowy na drodze nr 828 Garbów Krasienin Niemce Jawic. O tym już było w projekcie. To właśnie czyli na ciąg pieszy, tak? Bez rowerowego? Co mam wyjście, bo była mowa o ciągu pieszo-rowerowym, ale jeżeli by nie wyszło, no to nie. To nic najwyżej będziemy zmienić. Czyli dokumentacja pokaże, nie zostanie. Ciąg pieszo-rowerowy. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na ciągu pieszo-rowerowym przy drodze nr 828 Garbów Krasienin Niemce Jawic. Na podstawie artykułów prawnych Rada Gminy Garbów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej województwu lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na ciąg pieszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr 828 Garbów Krasienin Niemce Jawic na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ronda w Karolinie. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Środki w wysokości 30 tysięcy złotych na zadanie wymienione w paragrafie pierwszym zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Garbów na 2017 rok. Ustęp drugi. Forma i zasady dysponowania kwotą, o której mowa w ustępie pierwszym, zostaną określone szczegółowo w umowie. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy do zawarcia w imieniu Gminy Garbów umowy w przedmiocie określenia warunków realizacji postanowień niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Garbów. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę bardzo. Czy jest wiadomo, jaka to będzie szerokość tego pasa? To w dokumentacji dopiero. Nie, ale jeszcze nie wiadomo, jak to będzie z dokumentacją. To znaczy, jaka możliwość jest szerokość tego? Znaczy, no, myślę, że około 2,5 metra może być. Jeżeli to będzie pieszo-rowerowy. Gospodarze,
Oni mamy, my dopiero będziemy robić tę dokumentację, ale czy gwarancji daje województwo, nawet nie wiemy do końca, po której to stronie będzie i czy tylko po jednej stronie, bo może będzie jeszcze nie. A jeszcze 60% na budowę Przechodzimy do następnego punktu, ja bym prosiła, czy może przerwę Państwo chcecie? To proszę bardzo, przerwy 10 minut, 15 minut. Proszę Państwa, wznawiamy obrady, witam mieszkańców Garbowa, którzy chcą przedstawić swoją tutaj sprawę, dobrym. Dla większości osób jest to znane już, no i proszę o ten głos, kto z Państwa chce zabrać, proszę bardzo. Nie ma. Chcielibyśmy prosić o zrobienie na przejściach. My mieszkamy przy drodze warszawskiej. Przy Znużyńskie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, to jest na podobnie. Teraz jak pokopali te rowy, nie mamy nawet jak przejść na drugą stronę tutaj drogi, gdzie jest kościół, gdzie jest gmina, gdzie szkoła, gdzie jest przedszkole. Musimy chodzić przez rowy. Albo tędy przy CPN, gdzie jest ta krzyżówka, gdzie się tankują samochody, gdzie jest ruch z jednej strony, od Warszawy, ze starej szosy. Tutaj jak naprawdę nie mamy jak przejść. I nie mamy po prostu żadnego teraz przejścia. Całe życie radzimy sobie jako mieszkańcy, tak powiem, na dziko. Jak nie przez drogowców, kiedyś była kronówka kronówką, potem przez rejon drogowy. Teraz chodzimy przez CPN gazowy. Czasami tamtędy, a teraz jak pokopali te rowy, pogłębili, po prostu nie mamy nawet teraz jak przejść na drugą stronę. Przepraszam, w którym miejscu na przejście miało być? Znaczy się, my już nie myślimy o takim przejściu jako pasy, prawda, przez jezdnię warszawską, tylko gładka przez tylko jakoś przez te drogi, żebyśmy mogli przechodzić, ani szukali gdzieś tam po prostu uchodzili bezpieczne przejście. Znaczy, proszę Państwa, ja krótko. Jak ktoś uważnie słuchał, a z tego co wiem, to wszyscy uważnie słuchali mojego sprawozdania z działalności gminy między sesjami, no mówiłem też o tym problemie budowy tego chodnika, że jest generalnie przychylność, mówię w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z tym, że nie w tej chwili i jest przychylność do wydzielenia z tej drogi obecnej, oni nie mają za bardzo ochoty tego chodnika budować na całej długości, ale mam nadzieję, że to się uda zrobić, a jeżeli Pani mówi teraz o tych rowach, o tym, no to ta sprawa, no to teraz świeża, tak, wyszła, bo teraz tam remontowali tą drogę i trzeba będzie, no czym prędzej to jakoś zrobić. Są też rozmowy prowadzone, no wiem, że na razie negatywna odpowiedź była Zarządu Dróg Powiatowych, o przejście przez tą działkę, ale miejmy nadzieję, że może wyrażą zgodę, bo my nie chcemy na zasadzie rozgrodzenia, bo oni mówią, że wtedy ludzie chodzą i tam, że tak powiem, szkodę, ktoś może wejść, nie akurat niekoniecznie mieszkańcy, tylko ktoś postronny. Po prostu wydzielić taki, załóżmy, no, dwumetrowy pas, odgrodzić siatką z tej strony, zrobić ogrodzenie. Tylko teraz kwestia, w którym miejscu, no to już bardziej zależy, znaczy od Zarządu Dróg Powiatowych też, no ale i od Generalnej Dyrekcji, nie? Bo oni też się kierują tymi, że tam jest łuk drogi na tej jezdni od CPN-u, ale jak najbardziej ja jestem za tym, żeby tu mieszkańcom pomóc, bo to jest problem. No, problem dla tych ludzi, którzy chodzą pieszo i ewentualnie poruszają się rowerami, bo ci, co jeżdżą samochodami, no to tam problemu nie ma. Ale to nie tylko my jako mieszkańcy tamtędy chodzimy. Bardzo dużo osób też korzysta tutaj, czy do kościoła, czy na cmentarz. Nawet dzisiaj, jak były pomiary drogowe i tak czekaliśmy na drodze, masę osób tędy przechodzi. Walczymy już od 10 lat o chodnik właśnie przy tej naszej drodze warszawskiej.
To jest kilometr drogi i od 10 lat dostajemy odmowne odpowiedzi. A to jest naprawdę niebezpiecznie tędy chodzić. Te samochody to wtedy się równie zmniejszy, wbrew pozorom, jak piszą generalnej dyrekcji, że teraz mamy obwodnicę i nie ma ruchu. Ruch naprawdę jest dalej duży. I ruch jeździ bardzo dużo. Wszystko zjeżdża tędy przy widzie i jedzie to starą trasą. Nieraz już na barierkach się leżało, jak się wyprzedzają. Nie patrzą. Idzie się człowiek oświetlony w kamizelce, z opaską, z latarką, jak się wraca w nocy, czy rano po ciemku. Tak samo. Tiry jadą jak szalone. Jest prędkość niesamowita. Nie to, że jest ograniczenie 60, tylko oni dalej jadą 100 albo i więcej. I od 10 lat prosimy o ten chodnik. Rozmawialiśmy z wójtem, z panią wójtową. Generalna dyrekcja odmawia, ale prosiliśmy, żeby chociaż ten chodnik zrobić do mostu. No nie wiem, pani wicewójtowa mówiła, że gmina jest w stanie pokryć te koszty. Pan wójt też, tak? Nie, no proszę Państwa, bo jak wiecie, udało nam się na terenie gminy wiele kilometrów dróg wybudować, znaczy przepraszam, wiele kilometrów chodników przy i drodze krajowej, i drodze wojewódzkiej ostatnio, wojewódzkich drogach, bo i na Małęczów, i drogach innych, powiatowych czy gminnych. No ten odcinek jest bardzo ważny, z tym, że tu generalna dyrekcja cały czas się tłumaczyła trudnościami, znaczy z lokalizacją tego chodnika, że i konserwator będzie tu miał dużo konserwator przyrody do powiedzenia, bo tu chodzi o ten chodnik od przystanku w parku w stronę, co jest w kierunku Lublina, no do CPN-u, tak? Ale tak jak pani mówiła, no chociaż ten chodnik tu od mostu na Kurówce w stronę CPN-u, i myślę, że to nie byłyby koszty jakieś zawrotne, bo tam jest kilkaset metrów. Jeżeli rzeczywiście generalna dyrekcja nie ma w tej chwili na to środków lub no te środki są na co innego przeznaczane, bo jak wiemy, że ta droga za jakiś czas będzie drogą wojewódzką. I myślę, że gdyby aby była dobra wola i możliwości, no to gmina byłaby w stanie taki koszt udźwignąć. Tym bardziej, że my do tej pory generalnej dyrekcji trzeba też powiedzieć prawdę, że generalnej dyrekcji za budowę chodników żeśmy nie płacili nic. Projekty robiliśmy na własny koszt, wszystko, a resztę pokrywała generalna dyrekcja. Ale na przykład płacimy już znowu 60% budowy chodników przy drogach powiatowych czy też wojewódzkich. Także myślę, że to nie jest barierą, tylko głównie to, że była taka możliwość, nie? Bo droga, my możemy mieć szczere chęci, możemy wszystko chcieć zrobić, ale wszystko się rozbija o to, że droga nie jest nasza, tylko jest droga no, generalnej dyrekcji. Ale będą rozmowy, mam nadzieję, że uda nam się niedługo spotkać tu z dyrektorem i Państwo też będą obecni, przynajmniej delegacja. Może jakiś do konkretów dojdziemy. Ja myślę, że Rada Gminy też przychyli się ku temu. Jeżeli pan dyrektor powie, no, że ma tam jakieś trudności budżetowe i inne, że możemy śmiało zadeklarować, że tu poniesiemy koszty, tylko żeby aby nam pozwolili w pasie drogowym to zrobić. Pan, to będzie nie tak szybko, prawda? To fajnie potrwa, ale teraz jeszcze właśnie mamy problem z tym przejściem na drugą stronę. No, żeby iść z wózkiem, czy osoby starsze muszą pójść do sklepu, do kościoła, chodziły przez ruch. Bo nie ma jak przejść. Raz się przeskoczy, teraz idzie, czy deszcz, czy śnieg, jest ślisko. To teraz po prostu my nie mamy naprawdę, które w chwili obecnej przejść. Przejście jest przy tam ośrodku zdrowia, prawda? Potem w Ogucinie. No mówię, cały czas chodzimy tędy. To już nam nie chodzi o to przejście przez główną Warszawską, żeby były pasy, tylko żebyśmy tam tędy też mogli po prostu przejść. Bo tam tędy koło CPS-u nie ma jak przejść. Naprawdę jest tak niebezpiecznie. Teraz tam się bardzo dużo tirów tankuje. Nie ma jak wyjechać, nie ma jak przejść z jednej strony, z drugiej. Jeszcze jadą od Warszawskiej, jak tutaj skręcają. To jest naprawdę niebezpiecznie. A tam do szkoły, do przedszkola, gdzie dzieci muszą chodzić. I na chwilę obecną bardzo prosimy, żeby to po prostu gmina podeszła do tego. Nawet, no nie wiem, jakieś przejście czy gładkę przez ten, no ale tam znowu są schody z wózkiem czy z czymś, też się nie wiedzie. Dlatego mówię, mamy teraz ogromny problem. Na chwilę obecną.
No myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy za, jak najbardziej rozumiemy problem i tutaj z naszej strony nie ma żadnych. To jest potrzebne jak najszybciej. Tak, 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 duży problem dla nas. Mogę jeszcze pani zająć chwilę. W tej sprawie faktycznie od kilku lat współdziałamy, bo zarówno państwo jako delegacja bywają i wysyłamy wspólnie pisma i państwo i my. No i jednak przepisy, które generalna w tej chwili ma, nie pozwalały na zadania inwestycyjne. W tej chwili trwa tylko remont nawierzchni jako zadanie remontowe, natomiast chodnik byłby już inwestycją. Niemniej jednak to ostatnia odpowiedź była z wiosny tego roku, negatywna w sensie takiej, że wnioskowane zadanie nie zostało zakwalifikowane ani do programu budowy ciągów pieszo-rowerowych 14-16, ani do programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na lata 14-20, co oznacza, że zadanie nie ma zapewnionego finansowania. Między innymi z uwagi na to argumentowane, że została wybudowana droga ekspresowa i ruch jest mniejszy. Ale w ostatnim czasie, po tym byliśmy w generalnej dyrekcji, to było bodajże w czerwcu, rozmawialiśmy i była ta deklaracja, o której Juliusz wspomniał, tutaj wydzielenia zwężenia pasa ruchu na odcinku od parku, od tego przejścia ostatniego i chodnika. Zwężenia pasa jezdni, wygrodzenia go barierkami betonowymi. Niemniej jednak deklaracja tu nasz, jako przedstawiciel gminy, rozmawialiśmy jeszcze przynajmniej w części chodnika od Pogodnej bądź od mostu, ale jest to rozwiązanie jeszcze rozważane, nie może być wcześniej generalnie wdrożone niż zakończą inwestycje do mostu na Wiśle i wtedy. Niemniej jednak, nawet w piątek, po tych ostatnich działaniach tutaj na drodze remontowych pojawił się ten dodatkowy problem z, już faktycznie z takim niemożliwością pokonania tych pogłębionych kroków. Byłam w generalnej dyrekcji i pan dyrektor poszukuje jeszcze miejsca, przynajmniej doraźnie w tej chwili, nawet chyba dzisiaj ma z pracownikiem do spraw bezpieczeństwa ruchu, poszukać miejsca, lokalizacji na miejsce, które by się kwalifikowało do wyznaczenia, wydzielenia. Nie byłaby to inwestycja, tylko na razie zmiana projektu organizacji ruchu i zalegalizowane przejście. Jeżeli to w miarę szybko by się zadziało, no to wtedy musielibyśmy znaleźć to przejście już łączące z drogą powiatową. Wskazanie padło na miejsce pomiędzy państwem nakoniecznymi, a zarządem dróg powiatowych. Kwestia tylko przejścia, no, około 1,5 do 2 metrów, żeby człowiek z rowerem, z wózkiem przedostał się między jedną drogą a drugą. I nad tym pracujemy, jesteśmy w kontakcie. Mówię, w piątek po tych tutaj kolejnych naszych spotkaniach i rozmowach, taki był efekt mojej rozmowy w generalnej dyrekcji. A padło rzeczywiście z naszej strony deklaracja taka, że jeżeli buduje się tyle chodników w innych miejscowościach, w sensie przy drogach, gdzie nie ma aż takiej kolizji, niebezpieczeństwa czy trudności z pokonaniem mieszkańców tamtej ulicy Warszawskiej, w ogóle Warszawskiej, na odcinku od parku aż do Bogucina, bo tak naprawdę nie ma legalnego przejścia żadnego, i Pogodnej, bo tam mieszkańcy z tamtej strony też, jak również ci ludzie, którzy z Karolina gdzieś dojeżdżają, czy z Lesiec tą drogą Pogodną, tą ulicą, więc jest to duży problem i nad tym myślę, jakieś pozytywne rozwiązanie w końcu będzie, bo rzeczywiście od kilku lat jest to. Co roku ponawiamy, co roku jeździmy, co roku. Raz w roku. I państwo piszą. Niemniej jednak takie z generalnej dyrekcji z Warszawy są przesłania dla tutaj oddziału w Lublinie, że żadnych zadań inwestycyjnych do czasu zakończenia tej budowy ekspresówki nie mogą mieć, nie mają środków. Ale może nasza deklaracja. Na swój koszt, prawda? Z tym, że to jest zarząd dróg krajowych, zarząd to jest dyrekcja i wszelkie warunki wyznacza inwestycji sami na tym w pasie tego przebiegu odcinka drogi krajowej. My realizować nie możemy bez zgody i uzgodnienia porozumień. Tylko teraz mamy najgorszy problem, no to wiem, że to się odleża w czasie. To przejście do tej szosy starej, tak zwanej, jak my mówimy na starą szosę, to jest teraz najgorszy problem dla nas. Poruszanie się właśnie do dzieci. Tak, byliśmy.
szkoda był wicestarosta Szczecin. Ale my Państwo też występowali, mamy odpowiedź na piśmie już z Zarządu Dróg Powiatowych, ale myślę, że to jeszcze nie koniec. Jeżeli ta lokalizacja wskazania możliwego przejścia przez krajówkę się już gdzieś tam zaistnieje, to wtedy będziemy dalej rozmawiać. No może ja powiem, jak to wygląda bezpieczeństwo, bo generalna dyrekcja opisuje, że nie ma ruchu i tak dalej, bo to obwodnica jest uruchomiona. Nieprawda, na początku faktycznie tak było, że można było sobie iść środkiem szosy bez żadnego problemu. Później jak wprowadzili opłaty, zaczął się ruch zwiększać. W tej chwili, kiedyś idąc do przystanku, z czystej ciekawości policzyłam, ile na tym odcinku kilometrowym, który ja idę przy poboczem, przy Warszawskim, minęło mnie 8 tirów. 8. Nie licząc oczywiście osobowych i innych samochodów. I no trochę humorystyczne, no wtedy dla mnie to dopiero później mogłam się z tego pośmiać, ale miałam taką sytuację, że przejechał tir, i nie wiem z jaką prędkością, nie jestem kierowcą, nie wiem, ale zwiało mi czapkę z głowy, więc na pewno wolno nie jechał. I tak wygląda po prostu bezpieczeństwo, jak my idziemy, czy do domu, czy na przystanek. Znaczy to jest naprawdę, to jest bardzo niebezpieczne, a może to tak dla zobrazowania, jak to wygląda. A tutaj faktycznie nawiązując, nawet w tej chwili zdajemy sobie sprawę z tego, że chodnik, no to nie wiadomo kiedy będzie i tak dalej, ale w tej chwili nam chodzi o to, żebyśmy mogli bezpiecznie przejść, tak jak siostra powiedziała, od naszej ulicy na tak zwaną starą szosę, bo czy nawet tutaj do gminy, czy do kościoła, czy na cmentarz nawet jak się idzie, gdziekolwiek, żeby przejść na pewną stronę, nie mamy możliwości w tej chwili. No to my sobie jeszcze jakoś poradzimy, ale na przykład osoby starsze, jak przed ruch będzie skakała, no przydałoby się coś takiego, żeby tymczasowo jakoś to rozwiązać. To jak to tam, bo to się nie. Dziękuję bardzo. Mamy obozy tylne, myślimy rozpatrzenie. Prognozy finansowej, gdzie wprowadzone zostały zadania planowane do realizacji, co prawda w późniejszych latach, ale na ten moment niezbędne są te zadania w wieloletniej prognozie finansowej po to, aby można było ubiegać się o środki unijne. I ten pierwsze zadanie to przebudowa stacji wodociągowej w Bogucinie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowana realizacja to jest są lata 2018-2019, ale już do końca termin składania wniosków, wcześniej był termin składania wniosków na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wartość taka kosztorysowa do projektu to 3 161 076,68 zł. Drugie zadanie, na które również można pozyskać będzie środki unijne, to rewitalizacja w parku w Garbowie. Okres realizacji 17 rok, w którym planowana jest opracowanie dokumentacji technicznej i później rok 19. Łączna wartość tego zadania 650 000 zł. I tutaj w tej uchwale, którą dzisiaj Państwo dostaliście, aby już nie zwoływać sesji nadzwyczajnych, pojawia się kolejne zadanie również pod kątem pozyskania środków unijnych. Na razie to jest tylko dokumentacja techniczna planowana do realizacji w roku 2017 i to jest już ujęte w projekcie budżetu. Jest to dokumentacja techniczna na przebudowę oczyszczalni ścieków w Garbowie 50 000 zł. Dlaczego w WPF-ie? Otóż po to, aby można było już w tym roku zapytanie ofertowe
skierować i ewentualnie podpisać umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej. Ponieważ jak Państwo potem zobaczycie za chwilę w projekcie budżetu, to co było mówione, Państwo wiecie, pamiętacie, jak było opowiadane na spotkaniach dotyczących opracowania strategii rozwoju gminy, w pewnym momencie zacznie nam brakować pieniędzy na inwestycje. Rzeczywiście na te dalsze lata inwestycje są zaplanowane bardzo, bardzo duże. W samym 2017 roku jest to już ponad 7 milionów w projekcie budżetu. Rok 2018-2013 co najmniej 13 milionów już z tych przedsięwzięć, które są w WPF-ie dopisane, już są uchwalone i zaproponowane w projekcie budżetu. Tam, gdzie już są złożone wnioski, choć lada moment będą te wnioski unijne składane. Więc tutaj pewne ruchy trzeba też robić, aby to, co jest planowane, a jeszcze nie wiemy kiedy, jak i w jakiej wysokości będzie realizowany unijny, no musimy sobie dostosować do realiów naszej gminy. No i do tego, żeby w tym WPF-ie były jednak tylko te inwestycje, które faktycznie będziemy realizować, ponieważ wieloletnia prognoza finansowa to nie jest strategia gminy, gdzie wpisujemy wszystkie inwestycje w latach, które gdzieś tam mamy nadzieję, że będą zrealizowane, tylko jest to dokument finansowy, gdzie są planowane te zadania, które rzeczywiście są realizowane. I na razie na ten moment tutaj zmniejszyliśmy nakłady, które były planowane na kompleksową rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy do kwoty 5 586 21 zł i 90 groszy. Tak wyglądają zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast zmiany w budżecie dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków. Zwiększenia dochodów własnych gminy, to są te dochody, które już są praktycznie zrealizowane, bądź spodziewamy się w grudniu, że będzie ta realizacja wyższa niż pierwotnie zakładano. Jak również dotacje na zadania zlecone w pomocy społecznej. Dostaliśmy w międzyczasie zawiadomienia o zwiększeniu dotacji na administrację o kwotę 23 092,71. W planie było zaplanowane 75, było ujęte tylko 75% dochodów do dotacji, która nam w tym roku by przysługiwała. Teraz nam zwiększono już do 100%. W sumie na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w tym urzędzie gminy, czyli ewidencja ludności, akta stanu cywilnego, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe, dostaniemy do końca roku od wojewody 81 348 zł i 71 groszy. Zwiększona została również dotacja na świadczenia rodzinne o 164 tysiące zł do kwoty 3 141 tysięcy i 19 zł. I dotacja na program rządowy Rodzina 500+. O 373 544 zł do kwoty 5 315 319 zł. W sumie dotacje na zadania zlecone w tym roku planowane wynoszą 9 024 308 zł i 22 grosze. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, zmiany dotyczą wydatków bieżących, do których należało wprowadzić to, o czym Pan Wójt mówił w sprawozdaniu, wypłatę zapłatę zaległą za osiedlenie drogi ekspresowej. I tam są w związku z powyższym zostały w niektórych rozdziałach zmniejszone wydatki tam, gdzie można było już wiadomo, że nie będą do końca zrealizowane. Ponadto duża zmiana jest również zwiększająca wydatki w dziale transport i łączność w drogach wewnętrznych. To jest podatek od nieruchomości, od dróg wewnętrznych, które jak się okazuje na terenie naszej gminy są. Jest kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych i te drogi również trzeba opodatkować sobie samemu do roku 2015, więc tutaj musimy to skorygować, podatki deklaracji złożyć i te drogi sobie opodatkować, ale no tutaj jest zwiększenie zarówno po stronie wydatków na te drogi, jak i na jakich podatku od nieruchomości. Także tutaj, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to są te takie najważniejsze zmiany. I jeszcze w oświacie jest zmniejszenie wydatków w oświacie, w dziale tym dużym oświata i wychowanie, a przeniesienie środków do działu 854 świetlice szkolne.
Dopasowano również do wykonania na koniec roku przewidywanego tak kwoty dotacji również w oświacie dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina Garbów. I tak jak mówiłam, reszta tych zmian to dotyczy głównie tego, aby wygospodarować przyjęte pieniądze 290 tysięcy na zapłatę za tych zaległości z tytułu oświetlenia drogi krajowej S17. Jakieś pytania jeszcze Państwo macie? To bardzo proszę. Czy mogę czytać tę uchwałę? Czytam. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Garbów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2019 wraz z dodatkowymi danymi o planowanych i prognozowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp drugi. Zmienia się wykaz przedsięwzięć WPF-u zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Garbów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 14 osób obecnych. Pani Wiesia była zwolniona. Teraz Piotr Adamczyk jest. Tak, tak, tak. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Garbów na rok 2016. Na podstawie artykułów prawnych Rada Gminy Garbów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o 778 837,63 zł do kwoty 31 442 675,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Z tego dochody bieżące zwiększa się o 778 837,63 zł do kwoty 31 263 500,76 zł. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 024 308,22 zł. Paragraf drugi. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o 778 837,63 zł do kwoty 32 682 371,28 zł. Łącznie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Z tego wydatki bieżące zwiększa się o 778 837,63 zł do kwoty 29 122 070,73 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 024 308,22 zł. Paragraf trzeci. Uchwala się plan dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Proszę o przegłosowanie propozycji uchwały. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 14 osób za. Dziękuję Państwu bardzo. Teraz przechodzimy do punktu 18. Zaprezentowanie projektu budżetu gminy Garbów na rok 2017. Proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. Tak, prosimy bardzo. Projekt budżetu na 2017 rok został opracowany w oparciu o, jeżeli chodzi o stronę dochodów, o stawki podatków, zgodnie już z tymi uchwałami, które zostały uchwalone na dzisiejszej sesji. Stawki wody, wiadomo, opłat za gospodarstw, za odbiór odpadów komunalnych zostały również na tym samym poziomie, które były do tej pory, które obowiązywały do tej pory. Subwencje, udziały w podatku dochodowym, podatków fizycznych w kwotach takich, jakie przekazało nam Ministerstwo Finansów. I tutaj muszę powiedzieć, że o ile subwencja oświatowa została nieznacznie obniżona w stosunku do poprzedniego roku, około 200 tysięcy złotych, to subwencja ogólna jest wyższa
W sumie na subwencjach mamy wzrost w stosunku do poprzedniego roku, bieżącego roku, roku 2016. Ponadto również wyższe są zostały zaplanowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje celowe również zostały ujęte w takich kwotach, jakie wynikają z informacji przekazanych tutaj nam przez wojewodę lubelskiego. I tak dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 36 564 515 32. No jest to duży wzrost dochodów w odniesieniu do bieżącego roku. Spowodowany jest on głównie tym, że ponad 1 000 000 zł więcej dostaniemy dotacji z budżetu państwa. Zadania zlecone w tym roku 9 milionów, w przyszłym roku ponad 10 milionów będą wynosiły. Głównie tutaj chodzi o duże zwiększenie na realizację programu świadczeń wychowawczych, popularnie zwanego 500+. Dochody bieżące to 33 252 960 zł i 97 groszy, natomiast dochody majątkowe 3 311 554 i 35 groszy. Tutaj mamy zaplanowane dotacje na budowę drogi przy Wysławice Zagrody, tak zwaną stadionówkę, bo zarówno dotacje z budżetu państwa planowano do pozyskania, jak i dotacje z powiatu, który obiecał nam udział w wysokości połowy wkładu własnego, czyli 290-80 tysięcy złotych. W tym udziale, które my jako gmina powinniśmy pokryć, dostaniemy od powiatu lubelskiego. Także zaplanowane tutaj zostały dochody z tytułu wpłat mieszkańców na realizację projektu Ekoenergia 2, czyli montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych oraz dotacja z budżetu Unii Europejskiej również na to zadanie, które zgodnie z harmonogramem przewidziane jest do realizacji już od roku 2017, o ile będzie pozytywnie oczywiście rozpatrzony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim. Dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów z innymi jednostkami samorządowymi to mamy wzorem lat poprzednich, dotacje z powiatu na realizację zadań z zakresu geodezji 23 178 zł. To jest jedna połowa wynagrodzenia przy najniższej krajowej stawce wynagrodzenia. Dochody związane z realizacją zadań własnych. Nie będę może tak szczegółowo tego tutaj Państwu przedstawiała. Państwo dostaliście projekt, więc każdy się, myślę, przed pracami w komisjach z tym szczegółowo zapozna. Tutaj mamy takie duże dochody, te większe działy to oczywiście opłaty za wodę planowane na ten rok 2017 818 tysięcy złotych. Opłaty z majątku gminy 122 133, tutaj mamy użytkowanie wieczyste i opłaty z tytułu dzierżawy gruntu oraz najmu lokali, to jest największa kwota 65 525 tysięcy, dostawa ciepła 38 200. Te dochody są zaplanowane w oparciu o aktualnie obowiązujące umowy najmu. W administracji publicznej dochody własne, no to tutaj mamy odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. I największa grupa naszych dochodów to dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na rok 2017 przewidziana jest wysokość 7 468 437 zł. Największa pozycja tutaj to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 3 747 892 zł. Podatek od nieruchomości 1 819 000. Podatek od środków transportowych 620 540 i rolny 841 500. Dużą też tutaj pozycję stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych 172 000 zł. Opłata alkoholowa, która jest przeznaczana potem na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 107 tysięcy złotych. Subwencje ogólne z budżetu państwa w sumie 12 688 382. Pojawia nam się nowa część subwencji ogólnej, część równoważąca w wysokości 16 827 zł.
Oświata i wychowanie, tutaj dochody planowane to 634 980 zł. Zwrot dotacji przekazanych dla przedszkoli i oddziałów i kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w naszych szkołach, tam gdzie przyjeżdżają uczniowie z innych gmin, 130 554 zł i 504 426 zł prognozowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Ta dotacja już tutaj może ulec zmianie, czy na pewno ulegnie zmianie po ostatecznym wyliczeniu kwoty dotacji przez wojewodę i będzie ona nam przedstawiona podczas decyzji wojewody już w trakcie roku budżetowego. Z pomocy społecznej do dochody na zadania własne 396 400 zł i tutaj mamy usługi opiekuńcze oraz częściowa odpłatność, zwrot odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 49 900 i 346 500 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Do tych dotacji co najmniej 20% łącznego ogólnego kosztu realizacji zadania gmina musi dołożyć, aby w takiej wysokości te dotacje utrzymać. I tutaj mamy między innymi na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki okresowe, na zasiłki stałe oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i pomoc państwa w zakresie dożywiania. W gospodarce komunalnej 761 595 zł i tutaj mamy opłata za odbór odpadów komunalnych 538 000 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 24 100 i 198 000 zł. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 3 311 554 35 zł i mamy tutaj tak, dotacje w dziale transport i łączność powiatu lubelskiego 284 712 i z budżetu państwa 569 424 na przebudowę drogi gminnej za drogi przez Osławice, tutaj w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, tak zwana Sosnówka. W oświacie i wychowaniu mamy zaplanowane dotacje ze środków Unii Europejskiej na budowę wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Zarbowie 207 317. To jest zadanie w ramach PROW. W PROW-ie jest dofinansowane 63,63% wydatków kwalifikowanych. Dotacja na budowę sali gimnastycznej dla szkoły podstawowej, tak orientacyjnie 420 tysięcy na rok 2017. Dotacja jest wpisana w plan wieloletni. Przewidziana realizacja sali gimnastycznej rok 2017-2018. Przy czym większość wydatków w 2017 roku, jako że rok 2018 będzie rokiem bardzo wielu odzyskanych środki, rokiem bardzo wzmożonej działalności inwestycyjnej gminy Garby, bo większość projektów unijnych to jednak ten rok 2018 będzie z końców kontroli 2019. No i co, wyborczy. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 53 267 również zaplanowana dotacja z PROW-u na budowę miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci na terenie gminy Garbów, czyli placu zabaw w kilku miejscowościach naszej gminy. W gospodarce komunalnej 1 772 834,35 i tutaj mamy 1 515 199,29. Dotacja z Unii Europejskiej na projekt Ekoenergia Zamiany 2, czyli na instalacje solarne. I 257-635-06 też na ten projekt wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach projektu. To są dochody bieżące, znaczy dochody majątkowe na realizację zadań własnych, natomiast na realizację zadań zleconych przewidziane są dochody bieżące w wysokości 10 303 572,047 groszy. I mamy tutaj tak, na administrację publiczną 70 552,47, 2020 na prowadzenie rejestru wyborców, w pomocy społecznej 11 tysięcy na ubezpieczenia zdrowotne odkrycia osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych,
I pojawia nam się nowy dział, rodzina. I tutaj mamy zaplanowane wydatki. Dotacje 10 milionów 220 tysięcy złotych. Ten na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 miliony 320 tysięcy. To są te świadczenia rodzinne, które wcześniej były ujęte w pomocy społecznej w oddziale 852-12. I wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+, 6 891 000 złotych. Tak wyglądają w skrócie dochody budżetu. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 37 964 515 złotych i 32 grosze. I tak jak już Państwo zauważyliście, jest 1 400 złotych planowanego deficytu. Wstępnie na ten moment jest do pokrycia tego deficytu przewidziany jest kredyt w wysokości 1 450 000 złotych, tam też na wynik pójdzie na rozchody. Po wykonaniu budżetu 2016 roku zostanie, jeżeli wystąpi nadwyżka, to będzie oczywiście kredyt zamieniony na nadwyżkę, to raczej będziemy się starali tego kredytu nie zaciągać. Nie wiem. Jeszcze mamy do zapłaty dla powiatu, duże kwoty za światło, więc trudno mi powiedzieć na 10 będzie. No jakaś tam może szansa jest, ale na naszym na pewno nie pieniądze. Generalnie właśnie rok 2017, to jest zawsze na 18 już. Bo nie ma sali gimnastycznej przypisanej dla projektu na 17 rok, to było ponad 50 tysięcy. Nie ma. A dlaczego nie ma? Ponieważ... A w UCF-ie jest. Ale to jest szkoła naprawdę, która powinna mieć to powinna. W projekcie budżetu są zapisane te inwestycje, które są tutaj zgłoszone, zaproponowane przez pana wójta, więc no ja tutaj... Znaczy, proszę państwa, generalnie pani skarbnik tutaj zaznaczała, że kierujemy się tym pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej. Jest bardzo dużo tych środków do pozyskania i jest wymagany wkład własny. Po prostu nie stać nas na inwestycje, gdzie wielkim, no może nie w 100%, ale w znaczącym procencie będziemy musieli pokrywać to z własnego budżetu. To jest nierealne w roku 17 czy 18, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, w tych latach wybudowanie oprócz sali w Bogucinie, jeżeli mówimy już o salach, jeszcze sali przy Wesławicy. Ja nie mówię, że jest nie... No możemy opracować dokumentację, proszę państwa, tylko że później nie było pretensji, że dokumentacja, że tak powiem, się zestarzeje, tak? Bo już w swoim czasie była opracowywana dokumentacja w Bogucinie, robiliśmy drugą dokumentację. Dokumentację można zrobić, bo na to nas na pewno jest stać, możemy robić. Tylko czy ona w ciągu tych trzech lat będzie po prostu realizowana? Bo zrobienie dokumentacji to jest, no załóżmy kilka miesięcy i jest zrobiona. A realizacja inwestycji, moim zdaniem, budowa sali w Przemysławicach, jak będzie budżet realny do wykonania, to jest 2000, nie wcześniej niż 2019 rok. A więc za 3 lata. Jak dobrze pójdzie będzie. Ale jeżeli Państwo będziecie uważali, że trzeba robić dokumentację, no to mówię, dokumentację można zrobić, ale uważam, że jest czas. Przechodzimy do wydatków. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli będzie dokumentacja zrobiona, zawsze można to przedsięwzięcie realizować powoli i może będą te środki unijne na to, żeby zyskać dofinansowanie. No. Ale czemu swoje? Nie. Proszę Państwa, nie w tym rzecz. Po prostu nie ma środków unijnych w tej chwili na salę gimnastyczną. Gdyby były środki unijne, jeszcze w duży stopień dofinansowania, to myślę, że to by była jedna z głównych inwestycji do realizacji. Po prostu środków unijnych nie ma. Myśmy
musieli pokryć prawdopodobnie 70% wartości inwestycji, a to ma być, przypomnę, duża hala, nie typu sala gimnastyczna w Bogucinie, dużo większa, i tam trzeba w budżecie gminy, przynajmniej gminy, znaleźć około 4 milionów złotych na tę salę. Także nie, gdyby się pojawiły środki unijne, ale na razie nic nie słyszymy na ten temat, to dokumentację techniczną jesteśmy w stanie zdobyć. Ale jak mówię, jesteśmy otwarci. Można robić, tylko żeby później no po prostu no, nie zmarnować tych pieniędzy. Ale wiadomo, że gimnazja odejdą, więc u nas na przykład będzie 8 klas, więc ja nie wiem, czy nie ma sensu, żeby robić tą uchwałę gimnastyczną. Proszę Państwa, ja myślę, że dzisiaj Pani Skarbnik nam przedstawi tę propozycję, a będą obradowały komisje i myślę, że wtedy wszystkie swoje propozycje, dyskusje, będzie czas, żeby to przedyskutować i ewentualnie jakieś poprawki nanieść. Taka jest moja propozycja, żeby Państwo zapoznali się z tym budżetem. Dzisiaj to, co nam Pani Skarbnik tutaj przedstawia, ale też na spokojnie po prostu przeanalizować cały ten projekt uchwały budżetowej i na komisjach, żeby już wtedy swoje wnioski przedstawić. Ja bym jednak chciała prosić o, chciałabym złożyć wniosek o to, aby z powrotem prowadzić do jeszcze sesji. Planu dokumentacji. Nie, no dzisiaj to proszę uchwalania, ale to jeszcze... Znaczy wniosek komisji może być wtedy, to od wójta zależy, czy uwzględni w tym projekcie, który pójdzie na sesję, czy nie. No bo to jednak tutaj, jeżeli chodzi o projekt budżetu, to tutaj do wójta nie jest... To proszę Państwa, proszę mnie zrozumieć, ja jestem przeciwko budowie sali przy szkole przy Wysławicach. Staram się podejść realnie do możliwości budżetu, bo chcę też tutaj przypomnieć, żeśmy złożyli na termomodernizację na szkołę też przy Wysławicach, na budowę kotłowni gazowej i jakby nie patrzeć, tam trzeba i tak w budżecie gminy, gdybyśmy nawet otrzymali dofinansowanie, na co liczymy, to grubo ponad 1 000 000 złotych trzeba będzie dołożyć też z budżetu gminy. Nie wójcie, ale wiemy, że ta szkoła nie jest nowa, jest stara i trzeba ją remontować, a więc też wiemy, jakie tam są. Ależ ja nie mówię, że nie tylko nie jest tak, że wymienione jest nowe na nowocześniejsze, tylko po prostu to, co się nie nadaje, jest nowe. Ale ja ale nie, nie mówię, tylko mówię o możliwościach. To ważniejsze są możliwości. Ale proszę Państwa, ja uważam, że to jest temat do dyskusji na komisjach. Ale z taką dyskusję trzeba rozpocząć i wziąć pod uwagę reformy szkół, które szkoły będą tutaj naprawdę potrzebne, do których szkół będą uczestniczyć dzieci. I w końcu trzeba powoli, spokojnie, czy wszędzie te dzieci będą uczestniczyć do każdej jednej szkoły. Wszędzie nie wiem, czy będą 8-klasowe szkoły i też nad tym się trzeba już głęboko zastanowić i inwestycje planować tutaj, gdzie będą te szkoły przynajmniej 8-klasowe. Albo będzie też taka potrzeba, że będzie się dowoziło dzieci z innych miejscowości. Ja sobie inaczej tego nie wyobrażam. Wracamy do lat 80. to co mówię. No tak jest. I te dwie szkoły na pewno będą. Przybysławice i myślę, że to będzie już też jakieś zadanie dla komisji, oświaty, żeby właśnie tą strukturą oświatową na tym problemem się pochylić i właśnie i dalsze kierunki, jakieś działania inwestowania podejmować. Nie ma możliwości likwidacji szkół. Czy to jest taki program rządowy, czy ale nie mamy szkół? Ale nikt nie likwiduje żadnych szkół. Tak, to właśnie myślę, że na komisji oświaty, na komisjach... Tylko we wszystkich szkołach nie będzie u nas ośmioklasowego wykształcenia i dzieci tam do 8 klas nie będą chodzić. Może być Bogucin, Garbów, Przybysławice. I stąd. To niewiele zmienia, jak w Dawolnie jest 60 dzieci, to może być 80 dzieci. No. I co to zmieni? No proszę Państwa, myślę, że to jest problem, komisji ma inną dyskusję. Wydatki na realizację zadań w
realizowanych w drodze porozumień z gminnymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 93 178 zł, 70 000 w dziale transport i łączność, 30 dla wojewoda, urzędu dla marszałka na budowę, na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 828 w Wołocinie, 30 000 zł i 40 000 dla powiatu na opracowanie dokumentacji chodnika przy drodze powiatowej w Karolinie 20 000 zł, chodnik przy drodze powiatowej w Borkowie 10 000 i chodnik przy drodze powiatowej w Gardowie 10 000 zł. Wszędzie są to dokumentacje techniczne. 23 178 zł na geodezję. Wydatki na zadania własne 27 567 764,85. W dziale rolnictwo i łowiectwo 2 226 392,74. Tutaj największe wydatki są planowane w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi po 2 204 562 000 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji wodociągowych, oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 648 348,65 i wydatki majątkowe 1 556 214,09. I tutaj mamy następujące zadania. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Borkowie 1 486 214,09. Na to zadanie planowana jest pożyczka z Gminy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to pożyczka korzystna, ponieważ to może być umorzona 25%. Dokumentacja techniczna na przebudowę oczyszczalni ścieków w Gardowie 50 000 zł i rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przekąpowią ścieków w Gardowie 20 000 zł. Dostawa, to tutaj może takie drobne, to będę pomijać. Dostawa wody 243 150, 216 500 jest zaplanowane na zakup wody od firmy Dymerzin, która jest później tutaj odsprzedawana naszym mieszkańcom korzystającym z wodociągów w Przybysławicach, Zazodach i częściowo w Woli Przybysławskiej. W tej kwocie mieszczą się również dopłaty do ceny wody dla spółdzielni, dla firmy w związku z różnicą między stawką przedsiębiorstwa wodociągowego a naszą gminną stawką. W dziale transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 1 501 517 złotych i 8 groszy, w drogach publicznych gminnych 1 453 517,08. Na bieżące utrzymanie i doraźne remonty dróg 175 933,49. I tutaj mamy 131 316 zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykaz wydatków w poszczególnych sołectwach jest załącznikiem do uchwały budżetowej, który Państwo dostaliście. W ramach funduszu sołeckiego na wynagrodzenia 3000 zł i wydatki majątkowe 1 274 583,59. Największy wydatek, taki najpoważniejszy planowany w przyszłym roku, to przebudowa drogi gminnej nr 105 961 L w Zadrogach i Przybysławicach 1 038 848,000 zł. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej 105 949 L Garbów Kogucin 20 000 zł. I teraz już pozostałe wydatki w zasadzie są to wydatki już z funduszów sołeckich zaplanowane przez sołtysów. Chodnik w Zagrodach przy ulicy Jana Pawła w Garbowie, budowa chodnika 9 000 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z brakującym oświetleniem przy drodze gminnej 105 961 L w Zagrodach do parkanu z funduszu sołeckiego Sołectwa Zagrody 15 000 zł. Budowa ulicy Brzozowej w Zagrodach na dokumentację techniczną 20 000 zł, to już jest z budżetu gminy, poza bez wykorzystania środków z funduszu sołeckiego.
Kolejne wydane wydatki z Funduszu Sołeckiego to budowa drogi gminnej 105916 Elwoli Przemysławskiej, to jest od zagród do drogi powiatowej 28815,01. Tutaj chodzi o wykończenie tego odcinka, to odpieca trzeba sobie się. Nie, to gdzie od zagród? Przecież on gdzieś gdzie zagrody, a tam, gdzie jest, no, to jest tam, a gdzie tam te? A było napisane oddziel, w Stanu Soleckim, czy w wniosku napisane oddziel. Dlaczego ten kamer tam na rzeczy? Droga idzie od zagród, a tam dalej jest. Nie idzie droga od zagród, droga idzie od drogi powiatowej, tutaj jak jest ta kuźnia, nie? Tam było w nazywaniu chyba. Jak kuźnia jest i tam w stronę do tej, co było robione tam, na granicy, no tutaj. Muszę napisać poprawnie. Ja napisałam tak, jak jest we wniosku sołeckim. Do granicy dzielnicy, do granicy dzielnicy Zagrody. O, tak. Nie, no tam Zagród nie ma. No to tutaj, no to nie, to tutaj weźmiemy to takie. Nie ma drogi, jest podane. Nie, dzielnicy Zagrody. Tak. No, Woli Przemysławskiej, jest dzielnica Zagrody. Nie ma dzielnicy Zagrody. No to jest. To nie wiemy, to ja nie jestem pewna nawet w takim razie tego numeru, bo wniosek jest tak sołecki z Kostłowa, więc nie wiadomo o co chodzi. Tak, wiemy numer drogi, wiemy gdzie. To chodzi o tamtą drogę, rzeczywiście, od Kuźni. Nie, koło tam wiesz, koło Droba. To dzielnica Zagrody. To dzielnica Zagrody jest? Na Woli, a jest Zagrody dzielnicy. Ale na Woli. Przepraszam, to jest Z terenu Woli. To sprecyzowanie wniosku, tak, a tu prawidłowo ujęty w uchwale budżetowej. No i dobrze jest? Dobrze. No dobrze. Nie jest dzielnica Zagrody. Nie jest, tak. Po szkoły strony Zagrody. O której jest w razie prawdopodobnie nie czekać. Ale trzeba ulica zrobić. Jak są to wybiorę, to będzie szkół później. Trzeba kawałek i kończenia. Z Funduszu Sołeckiego zaplanowane w wysokości 28815,01. Wola Przemysławska 2. Budowa drogi również na. Budowa drogi gminnej w Czerwonicach Wielkich od zawodowego sieci 12 059,78. Budowa ulicy Krańcowej w Garbowie 15 860,80 i budowa ulicy Świętego Wojciecha w Garbowie 11 000 złotych. Jak Państwo zauważyliście, te 11 000 złotych tego drogi się nie wykupuje. Takie są właśnie tutaj. Następnie drogi wewnętrzne, budowa, dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy drodze wewnętrznej przy Pyskowicach, tak było w wniosku, tak zwaną cybulówka, 7000 złotych. Nie wiem, czy to jest droga wewnętrzna, że to jest droga wewnętrzna. Tu od Warszawskiej, to na pewno jest. O, tak. A z tym znakiem cybulki. I gazowy. Nie, ta wzdłuż od Warszawskiej szarej, to na Dobieska co idzie. Tu jak stały kiedyś. A, czyli to ja stałem o drugiej. Pan do bram zamówczy. To już gminna. To jest gminna. Tylko, że jak wniosek. Co tak gminna, to jest wewnętrzna. Karolinie nie ma nic od tego. Na pewno jest gminna, bo to mamy dwa ogłoszenia do ludzi, jednaką parkarzu na Jana Pawła i tam na druga na Komunikacyjnych 5000 złotych, 6000 w zasadzie, bo jest tam wynagrodzenia tutaj.
i wydatki majątkowe 5 tysięcy na zakup zmiany przystępowej torbowie, wydatek zaplanowany przez Sołecki Bąd Argus. W turystyce 12 623,21 na utrzymanie i wydatki na utrzymanie i wytyczenie odnowa szlaków rowerowych przeciętych przez drogę ekspresową S17 5 złotych. I wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w celu zachowania trwałości projektu utworzenie perli rowerowych na obszarze od Kędzierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Tu mamy 1/4 etatu 7623,21. Gospodarka mieszkaniowa, wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem mienia komunalnego 140 307 zł, działalność usługowa 63 tysiące, w tym 55 tysięcy na oprezentowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na terenie wydatków. Cmentarze 8 tysięcy złotych i tutaj mamy wydatek ciekawy, nowy, przewidziano tutaj 8 tysięcy złotych, między innymi na przeprowadzenie ekshumacji i przeniesienie na cmentarz w Garbowie szczątków nieznanego żołnierza poległego w czasie II wojny światowej. Ekshumacja takie? Taka ekshumacja, tak. Tak, 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 tak. No. To jest to chyba sprawdzący. No, 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 tak, tak, już jest i no, okaże się może kto to. Może, tak. Tak, podjęła. Nie, jeżeli przy nawet guzici czy jakieś osobiste rzeczy, które wskazywały na to, jakiej chociażby narodowości jest człowiek, tak? Chociaż to akurat może być najmniej istotne. I to 8 tysięcy uważa, że wystarczyło na takie coś, żeby to... Młody żołnierz, Polak, katolik, bo miał szkapnik czy krzyżyk w czasie Bochu, był, nie, na pewno, a tak się dużo palenie przy polskim żołnierz, Armii Łódź. Czyli to września, tak? Tak, ja mam wrześniowy. No to wrześniowy, to jest administracja publiczna w sumie 2 176 476,90, urzędy wojewódzkie 92 560, to jest to, co my dokładamy do realizacji zadań zleconych przez wojewodę. Rady gminy 134 800, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych diety rady. Tutaj mamy tylko diety rady, przeliczone według nowych stawek, które dzisiaj Państwo uchwaliliście. Bez kontroli, maksymalna kwota 130 800 zł. I wydatki rzeczowe związane z obsługą rady 4 000 zł. Urząd gminy 1 817 816 02, czyli mamy największa pozycja na wynagrodzenia, 1 477 16. Wynagrodzenia w projekcie budżetu zostały przeliczone, uwzględnione zostały wszystkie zmiany dotyczące stawek najniższego wynagrodzenia, które od nowego roku będzie wynosić 2 000 zł. Uwzględnione zostały również wszystkie wzrosty dodatków stażowych, podwyżki 5%, wszyscy podwyżki, to tylko i urząd, mam nadzieję. I nie przewidziano podwyżek nauczycieli, ponieważ nic do tej pory nie wiadomo, aby budżet Państwa zapłacił. Coś tam się mówi, ale jeszcze nie mamy, bo nie ma konkretnych pomysłów. Dla nauczycieli wzrost wynagrodzeń to jest tylko i wyłącznie wynikający ze wzrostu dodatków stażowych i z awansu zawodowego nauczycieli. A takie podwyżki, gdzie zmieniają się przepisy i stawki w tabelach, jak na razie jeszcze nie mamy żadnych informacji na ten temat, takich już konkretnych, że coś takiego jest i będzie w przyszłym roku. Promocja jednostki samorządu terytorialnego 49 500. Pozostała działalność 81 800. I tutaj zaplanowane zostały diety sołtysów, przy czym no, te diety tutaj są zaplanowane jeszcze w tej starszej, która była w tej uchwale, w projekcie uchwały, który Państwo dostaliście przed zgłoszeniem wniosku przez Pana Wójta o zwiększenie wydatków dla sołtysów. 25 200, jeżeli ta dieta byłaby po 14, po 140 zł, natomiast w przypadku zwiększenia diety, no tutaj na te diety trzeba będzie zaplanować 36 tysięcy zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 404 982,38. Straże pożarne 308 982
2.38 na wydatki bieżące, czyli utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych 298 723 63. Tutaj należy pamiętać, że wzrosły nam w tym roku diety za udział w akcji, ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach wypłacanych strażakom, jak również od 1 stycznia druga jednostka strażacka przystępuje do Krajowego Systemu Ratownictwa. Gdzie, jak wiadomo, koszt utrzymania takiej jednostki dla gminy jest już znacznie wyższy niż tych straży, które tylko tutaj lokalnie na naszym terenie działają. Na wydatki majątkowe sołectwo Janów przeznaczyło na 10258,75 na dalszy ciąg budowy remizy, w zasadzie wykańczanie, remontowanie tego, co już zarządzanie kryzysowe 96 000 zł, jest to obowiązkowa rezerwa, która tworzy się w wysokości 0,5% wydatków bieżących przewidzianych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i obsługę długu. U nas wyszło 95 z groszami. No. Więc w takiej kwocie zaokrąglonej ta rezerwa w budżecie musi być ujęta. Na obsługę długu 8 000 zł to jest na ewentualną zaciągnięcie, znaczy na prowizję, na odsetki. Mamy zaplanowany już od kilku lat w umowie z bankiem, mamy wpisany kredyt na pokrycie takiego przejściowego budżetu w trakcie roku. Gdyby nam zabrakło pieniędzy na płatności do wysokości 500 000 zł, możemy taki debet na rachunku bieżącym w banku uzyskać. To jest na ewentualne odsetki od tego debetu. Zdarzało nam się, że korzystaliśmy z tego. W tym roku, w 2016, no nie. Ale w poprzednich latach bywało, że trzeba było tam się posiłkować takimi środkami chwilowo właśnie takimi takim kredytem. Rezerwa ogólna 58 409,44, 28 449,44 na wydatki bieżące i 30 000 na wydatki majątkowe. Oświata i wychowanie 14 000 000. Proszę się bierzeć, nie chcę. 146 015,40 zł. Szkoły podstawowe 6 819 667,09. Na utrzymanie naszych szkół 5 491 667. Natomiast na szkoły stowarzyszeniowe 914 710,09. To są wydatki na klasy 1-3 w Borkowie. To planuje szkołę trzyklasową, również po reformie oświaty. Tutaj były, tam rozmawiałam z panią dyrektor, były dyskusje nad mieszkaniem, którzy mieszkańcy chcieli, że może 8 klas, ale zostały te dyskusje, pozostały te emocje odrzucone, bo tam znaczenia 8 klas warunków w Borkowie nie ma. Natomiast szkoła w Leksach zaplanowała już sobie dzieci w klasie 7 od września. Tam na pewno będzie szkoła 8-klasowa. W klasach od także pomiędzy. Stawka dotacji na te szkoły została wyliczona w oparciu o wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia. W szkołach prowadzonych przez gminę w klasach od 1 do 6. Na wydatki majątkowe w dziale oświata szkoły, w dziale szkoły podstawowej przewidziano 1 400 000 zł. Jest to budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bogucinie. Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, szkołach prowadzonych w szkołach podstawowych 751 265,03. I tutaj mamy na nasze szkoły prowadzone przez szkołę, nasze prowadzone przez gminę 452,200 wynagrodzenia, 227,788 świadczenia na rzecz czy wydatki miejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli i pozostałe wydatki bieżące z utrzymaniem naszych oddziałów przedszkolnych 84,828. Te oddziały przedszkolne to są zerówki, bo jeszcze mamy inne formy wychowania przedszkolnego, tam gdzie są te dzieci młodsze. Natomiast dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia 186 449,03 to jest na utrzymanie zerówek prowadzonych przez szkołę w Leścach i szkołę w Borkowie.
Na przedszkola 1 119 600 zł. Dla innych gmin zwrot kosztów dotacji poniesionych na uczniów będących mieszkańcami gminy Dorów, którzy chodzą do przedszkoli na terenie innych gmin 120 tysięcy złotych i dotacje dla przedszkoli niepublicznych 646 800 siostry salezjanki i 352 800 przedszkole w Leścach. Inne formy wyżłobienia przedszkolnego 219 243 zł. Tu są wydatki na utrzymanie klubów przedszkolaka, które działają przy wszystkich naszych szkołach podstawowych. W gimnazjach 3 028 945 000 zł. To jest utrzymanie dwóch gimnazjów Skarbowej i Przybysławica. Przy czym na remonty w gimnazjach przeznaczono 57 000 zł. Natomiast w szkoły podstawowej 188 200 zł. To są te remonty, które zostały zgłoszone przez dyrektorów szkół, to zapotrzebowanie było i to do budżetu zostało, do projektu budżetu wprowadzone. Dowożenie uczniów do szkół 517 297. 450 975 to są koszty dowozu, natomiast wynagrodzenia opiekunów 66 322 zł. Zespół obsługi szkół 210 777 zł. Wydatki na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli 49 138. Stołówki szkolne 202 934, przy czym tutaj stołówka finansujemy wszystko z wyjątkiem samodochowo tak zwanego, czyli produktów potrzebnych do przygotowania posiłków, które dofinansowane są z wkład korzystających z wyżywienia szkoły. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, i oddziałach przedszkolnych 45 100 zł i 84 grosze. I tutaj mamy dotacje, między innymi dotacje dla przedszkola niepublicznego w Garbowie 23 388,84 z tytułu tego, że do tego przedszkola wchodzi uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie zorganizowania takiego specjalnego kształcenia. W szkołach podstawowych również realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 334 734. I tutaj dotacja jest również dla szkoły podstawowej w Leścach 93 350 44. Tutaj do tej szkoły uczęszcza od września dwoje uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalistycznego. Te wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki są planowane w oparciu o stawki, które wynikały z subwencji oświatowej na rok 2016, ponieważ na te zadania są w ramach subwencji wyodrębnione określone środki, gdzie jest zaznaczone, ile na jakiego ucznia nam pieniędzy przysługuje. Przy czym, jeżeli taki uczeń nie był zgłoszony do systemu informacji oświatowej we wrześniu, na podstawie którego liczy się subwencję, a pojawia się gdzieś w trakcie roku szkolnego, no to nie ma znaczenia, że subwencji na niego nie dostaliśmy. Musimy z własnych środków również taką stawkę na tego ucznia dać, jak wychodzi tutaj nam rok. I jeżeli na przykład, tak dla przykładu, jak roczna stawka mniej więcej subwencji na ucznia, z naszych wydatków powiedzmy to jest 8-9 tysięcy złotych w szkołach podstawowych, tak tutaj proszę zobaczyć, na dwoje uczniów 93 tysiące złotych. 46 tysięcy średnio na jednego ucznia rocznie. To są dosyć duże kwoty. No ale obowiązkowe do wynoszenia. W pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w wysokości 775 318 zł. Wydatki bieżące 155 318. Tu mamy fundusz, między innymi wydatki na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli i Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów, a także prowadzenie zajęć sportowych w szkołach. Tutaj też ujęto wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa Borków i Janów
oraz przez sołectwo Przybysławica, bo Pupilianów przeznaczyły środki na remont ogrodzenia działki szkolnej w Borkowie 9 tysięcy zł, natomiast Przybysławice na zakup projektora i ekranu dla zespołu szkół Przybysławica 2227 zł. W wydatkach majątkowych 620 tysięcy zł, termomodernizacja budynku zespołu szkół Przybysławica w 2017 roku przewidziane jest 300 tysięcy zł na przebudowę kotłowni, natomiast 320 tysięcy na budowę wielofunkcyjnego boiska przy zespole szkół w Garkowie w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Ochrona zdrowia 157 tysięcy, program zwalczania narkomanii 16 tysięcy, przeciwdziałanie alkoholizmowi 91 tysięcy, ze środków pochodzących z opłaty na korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. I w pozostałej działalności 50 tysięcy zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku Ośrodka Zdrowia w Garkowie wraz ze stacją wyjazdową pogotowia ratunkowego. W pomocy społecznej 1 251 640 zł, 164 tysiące koszty pobytu podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach pomocy społecznej. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 170 700 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14 300, to jest finansowane z dotacji 96 000 zł, również częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa, zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Tutaj mamy dofinansowanie 80% budżet państwa, 20% budżet gminy, dodatki mieszkaniowe 40 tysięcy złotych, zasiłki stałe 100 tysięcy złotych w całości finansowane z budżetu państwa, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 349 200, z czego 146 tysięcy 200 złotych z budżetu państwa finansowane, usługi opiekuńcze 392 440 zł. To jest zadanie finansowane w całości z budżetu państwa, przy czym część tych, których dostajemy zwrot w postaci odpłatności osób, które korzystają z tych świadczeń. No, przy czym tutaj mamy 392 400 plus 164 na DPS-y, a dochody z tego tytułu zaplanowane są w granicach 40 kilku tysięcy złotych. Także tutaj budżet dosyć dużo do realizacji tego zadania musi dołożyć środków własnych. Pomoc w zakresie dożywiania 70%, tutaj mamy 41 tysięcy dotacji z budżetu państwa. Pozostała działalność 10 tysięcy finansowanie prac społecznie użytecznych. Tutaj mamy potem refundację z Powiatowego Biura Pracy oraz najem lokalu socjalnego 3 tysiące złotych. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 123 955 13 990 955 na pokrycie kosztów funkcjonowania grup zabawowych oraz bieżące utrzymanie placu zabaw i 10 tysięcy złotych pozostałe wydatki. Tutaj mamy doposażenie placu zabaw w Butanowie o kolejne elementy zabawowe. To są środki z Funduszu Sołeckiego Butanów. Remont, konserwacja, pielęgnacja i oświetlenie placu zabaw w Bogucinie 5 500 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bogucin. I w wydatkach majątkowych mamy zaplanowane 110 000 zł, 80 000 na projekt budowa miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci na terenie gminy Garbów. Jest to projekt współfinansowany, będzie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oraz drugie zadanie, budowa placu zabaw w Wianowie 30 000 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza 324 688, świetlice szkolne 284, to jest utrzymanie świetlic przy szkołach prowadzonych przez gminę Garbów i 20 tysięcy, podobnie jak w latach ubiegłych, na pokrycie kosztów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. 854.15 rozdział pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 tysięcy złotych, jest to kwota zabezpieczone środki na wkład własny do realizacji tego zadania. Ono jest również finansowane z budżetu państwa, 80% budżet państwa, 20% gmina Garbów.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 189 963 76. W gospodarce odpadami 697 200. 96 900 na odwrót śmieci i 7 200 wynagrodzenia. Tutaj wzorem na podwiegu będą doręczane informacje o wysokości opłat wraz z dowodami wpłat za odwrót nieczystości. 35 tysięcy złotych na oczyszczanie wsi i miast, 47 tysięcy na utrzymanie zieleni i tutaj zaplanowano w wydatkach majątkowych 30 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację parków garbowych. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 479 483 02 i tutaj mamy wydatki bieżące 30 341 12. Tu mamy również jeden etap na zachowanie trwałości projektu Ekoenergia dla gminy Garbów i wydatki majątkowe 2 449 096 90 na projekt Ekoenergia dla gminy Garbów 2 446 21 90 i Słoneczny Garbów 3075 zł zgodnie z harmonogramem, jaki został złożony do wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Schroniska dla zwierząt 21 tysięcy, osiedlenie dróg, ulic, placów 571 tysięcy, 911 70, 344 tysiące na osiedlenie drogowe, wydatki bieżące i w wydatkach majątkowych 227 911 70 na budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej numer 2205 Garbów, miejscowości Garbów, 150 tysięcy złotych. To jest ta droga w kierunku Sadurek, obecnie przebudowywana. I pozostałe wydatki to już są wydatki z funduszy sołeckich. Oświetlenie drogowe w Woli Przybysławskiej, Kolonia Piachy i Granica 20 518 to jest oświetlenie na istniejących słupach. Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 105-935L w Przybysławicach 8 tysięcy złotych. Dokumentacja techniczna i budowa, określa budowa za 2775 zł. Oświetlenia przy drodze wewnętrznej w Przybysławicach od Gorzko Sierakowska. Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia drogowego Piotrowice Wygoda 5 tysięcy złotych. Montaż budynku oświetlenia drogowego w sołectwie Leśce 8 tysięcy złotych. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Karolinie, wydatek myślę również sołecki 5 tysięcy złotych. Wykonanie oświetlenia drogowego w nieistniejącym słupie przy kaplicy w Kutanowie 7500 złotych. Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Zapisze Czarnego w Garbowie 4 tysiące złotych. Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Słowiczej w Garbowie 7860. Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia drogowego przy drodze 105-950L na odcinku 700 metrów w Bogucinie 8200 zł. Zainstalowanie latarni przy przystanku autobusowym w Lacku Bogucin przy drodze krajowej nr 17, wydatek również sołecki, sołectwa Bogucin 4530 zł i 40 groszy oraz modernizacja i uzupełnienie oświetlenia przy drodze 105-949L w Bogucinie 2230 zł i 40 groszy. Wydatki związane z korzystaniem z zakresu ochrony środowiska są to wydatki ponoszone ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego 21 tysięcy złotych i pozostałe wydatki 317 414 związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz pracowników technicznych tzw. gminnej grupy technicznej. W kulturze 420 693 zł 86 groszy. Utrzymanie limitu 10 tysięcy złotych w pozostałych zadaniach w zakresie kultury. Domy kultury, ośrodki, kluby, świetlice 26 tysięcy 72. To są utrzymanie świetlicy w Butanowie i Karolinie między innymi w ramach Funduszu Sołeckiego 3943,85 świetlica seniorów w Butanowie, wymiana okien i drzwi w pomieszczeniu wejściowym. Utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół świetlicy w Butanowie 2000 zł.
bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy oraz budynku świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w Karolinie 10 128,41 zł. W bibliotekach 236 000 zł, 234 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, czyli na bieżąco działalność gminy, i 2 000 zł dotacja celowa na wkład własny do projektu Inkubator Kreatywności. No tutaj ta dotacja w zależności od tego, czy biblioteka pozyska środki na realizację tego projektu. Jeżeli nie, no to wtedy nie dostanie też na wkład własny. I pozostała działalność w kulturze 148 621,60. I tutaj mamy między innymi nagrody dla twórców, kół gospodyń miejskich 14 000 zł, dotacja na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 20 000 zł, 86 000 pozostałe wydatki bieżące 621,60, pozostałe wydatki bieżące. I tutaj mamy 30 621,60, są to wydatki z prawa funduszu sołeckiego. I tak, jakie tutaj sołectwa zaplanowały sobie wydatki? Doposażenie miejsca spotkań seniorów oraz organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców sołectwa Zagrody 2860,80. Dofinansowanie grupy teatralnej, konkretnie wynagrodzenie instruktora teatralnego w Lesiec 2000 zł. Organizacja festynu z okazji Święta Rodziny w Leścach 1000 zł, przepraszam. Organizacja obchodów Dnia Dziecka dla Dzieci z Utanowa 2000 zł. Dofinansowanie zespołu Bogutki w Bogucinie 8000 zł. 800 zł. 800? Tak. Festyn zorganizowany przez Stowarzyszenie Mój Bogucin 3300 i wydatki na rzecz kół gospodyń wiejskich. Koło to są również wydatki przegłosowane i wynikające z wniosków złożonych przez sołectwa. I tak, Wola Przybysławska druga i pierwsza po 1000 zł dostały z funduszy sołeckich. Koło gospodyń wiejskich w Przybysławicach 7860,80. Koło gospodyń wiejskich w Piotrowicach 3000 zł. Leśce 2000 zł. Garbów, a także u Garbów drugi. Koło gospodyń Garbów, to jest błąd, w sumie 3000 zł. Po 1500 zł z sołectwa. Wola Przybysławska 2000 zł od każdego sołectwa po 1000. I Bogucin 800 zł. Na organizację obchodów świąt narodowych, dożynek i innych imprez kulturalnych przewidziano wydatki rzeczowe w kwocie 50 000 zł i 28 000 zł na wynagrodzenia, w tym na wynagrodzenie kapelmistrza Gminnej Orkiestry Dębnej. Do tej pory była ta orkiestra finansowana z projektu unijnego, teraz trzeba już pociągnąć dalej. Kultura fizyczna, obiekty sportowe 24 950. Tutaj mamy już wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, budynków socjalnych w Darbowie i zaplecze socjalnego w Bogucinie 19 950. W tym w ramach funduszu sołeckiego przewidziano 2 500 zł na zakup kosy do utrzymania zieleni na boisku w Bogucinie. Wydatki majątkowe 5 000 zł, ze środków funduszy sołectwa Garbów pierwszych, Garbów drugich 5 000 zł na zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Garbowie. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 105 000 zł, z tego 100 000 zł dotacje na konkursy ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, 5 000 na inne wydatki związane, takie jak o charakterze masowym, organizacja turniejów, gdzie honorowym patronem jest pan Gminy Garbów, który również posługa się do ufundowania wtedy marzeń z takim turniejem. To tyle, jeżeli chodzi o wydatki własne. Wydatki na zadania zlecone 10 303 572,47. Tych wydatków już nie będę omawiała, bo są one zaplanowane w takiej samej wysokości jak dochody. Większość to jest dział rodzina 10 220 000, czyli świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne.
całości te zadania dofinansowane z budżetu państwa. Mamy jeszcze coś takiego jak przychody i rozchody budżetu. No tutaj zainwestowaliśmy 50 tysięcy złotych w rozchodach na pożyczki do, dla stowarzyszeń, które realizowały projekt unijny w przyszłym roku, na pożycie tego układu unijnego. I 1,450 zł jest zaplanowany kredyt na określenie doboru budżetu oraz finansowanie rozwoju. Na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych przewidziane są wpływy w wysokości 184 tysiące złotych i takiej samej wysokości zaplanowane w tych szkołach są zaplanowane wydatki. Przy czym tutaj nad tymi rachunkami dochodów własnych w jednostkach oświatowych będziemy musieli się zastanowić też na, do sesji budżetowej, ponieważ od 1 stycznia musimy w gminie wdrożyć konsolidację podatku VAT, w związku z czym wszystkie jednostki organizacyjne będą musiały rozliczać się z podatku od towarów i usług, składać cząstkowe deklaracje do gminy i przekazywać nam podatek, który potem gmina będzie przeprowadzała do Urzędu Skarbowego. Będą musiały wytworzyć u siebie cząstkowe jednolite pliki kontrolne, które my potem będziemy zbierać w urzędzie i jako zbiorczy jednolity plik kontrolny dla całej gminy przekazywać do Urzędu Skarbowego co miesiąc. I tutaj w związku z powyższym sens przynajmniej części dochodów, które idą przez środki te rachunki dochodów własnych, a chodzi tutaj o dochody z wynajmu, które są sprzedażą owatowaną, no chyba będą musiały być wyłączone, stąd będzie na prosie rozliczać VAT, jeżeli to będzie przy budżecie, a nie tutaj takich dochodach z kosztów ze szkoły, bo no jeszcze tutaj się zastanowimy nad tym, ale prawdopodobnie tak będzie. To tyle, jeżeli chodzi o projekt budżetu. Bardzo bym prosiła, żebyście Państwo się zapoznali z nim szczegółowo, żeby już potem na komisjach, które będą się odbywały i będą pracowały nad projektem budżetu, nie poświęcać 2 godzin na czytanie jeszcze raz tego projektu, ale żeby już można było merytorycznie rozmawiać na temat propozycji złożonej przez Pana Burka i zgłoszenie wniosków. Znaczy, liczymy się z tym. Taka jest rola teraz właśnie Państwa, aby wnioski jakieś i swoje przemyślenia do tego projektu składać. Punkt 19. Wnioski, deklaracje, zapytania radnych. Oczywiście wnioski trochę inne niż dotyczące projektu budżetu. Prosiłabym teraz o zabranie głosu, jeżeli macie Państwo jakieś zapytania, wnioski, bardzo proszę. Jest na to teraz czas. W związku z tym, że nie widzę chętnych na zabranie głosu. Punkt 20. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. Czyli 14, 15 i 16 otrzymaliście Państwo materiały do sesji protokoły. Proszę o przegłosowanie, czy przyjmujecie Państwo załączone protokoły. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem. Dziękuję, 14 głosów za. Punkt następny, sprawy bieżące. To ja tu krótko przedstawię takie najważniejsze, które wpłynęły do Rady Gminy. Krótko i nie będę czytała wszystkiego, tylko najważniejsze, czego dotyczą. Straż Pożarna z Woli Przybysławskiej wystosowała pismo do Pana Wójta i do Rady Gminy z prośbą o dofinansowanie w kwocie 90 tysięcy złotych prac tam prowadzonych. Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie dotyczące tej sprawy, z którą tutaj byli mieszkańcy, złożone było na ręce Pani Marii Jeklińskiej do wiadomości Urzędu Gminy i do Rady Gminy. Sprawa, o której mówiliśmy dzisiaj, właśnie ta delegacja, która tutaj była w tej sprawie. Wpłynęło również pismo od mieszkańców Lesiec, Kolonia, Stanisławówka z prośbą o modernizację drugiego odcinka drogi od państwa Soleckich w kierunku szkoły. Pismo jest podpisane przez dużą liczbę mieszkańców tam mieszkających i z poparciem pani Sołtys, z podpisem pani Sołtys. Wpłynęło także pismo od osób, które prowadzą działalność gospodarczą, a mianowicie zajmują się handlem
działalnością sklepy spożywcze i przemysłowe, jest to pismo do Rady Gminy. My, właściciele sklepów, barów i innych posiadających i prowadzących działalność gospodarczą, prosimy znoszących odpłatę o nieruchomości, stanowczo sprzeciwiamy się handlowi odwoźnemu prowadzonemu w naszej gminie. I tu zostało podpisane przez 2, 4, 6, 8, 10, 12 przedsiębiorców. To są pieczątki, niektórych podpisy również. Tutaj powołują się na taką jakby wniosek na stanowisko Lubelskiego Wojewódzkiego Inspekcji Handlowej, który tutaj zaznacza, krótko mówiąc, że prowadzenie działalności obwoźnej może się odbywać tylko po uzyskaniu zgody przez Radę Gminy. Jak wiemy, nikt z taką tutaj propozycją do nas się nie zgłosił. Uważam, że my nie jesteśmy po to, żeby ścigać takich przewoźników obwoźnych, którzy dostarczają artykuły żywnościowe. Myślę, że te osoby, które tutaj jakiś taki sprzeciw wyrażają, mogłyby się pokusić o jakieś rozszerzenie może swojej oferty, bo uważam, że ten handel obwoźny jest, moje takie stanowisko, bardzo ważne dla osób, które są samotne, daleko mieszkające od gdzieś głównych trasów drogowych i które nie mogą sobie same zrobić zakupów. Także takie jest moje stanowisko. Myślę, że Państwo też przychylacie się do tego stanowiska. No nie, Pani Przewodnicząca, do tego stanowiska nie można się przychylić. To znaczy ja uważam, że wie Pan, to jest moje takiego stanowisko. Takiego stanowiska moim zdaniem Pani Przewodnicząca nie powinna tutaj zawierać, że przychylamy się do ludzi, którzy nielegalnie prowadzą działalność. Nie, to nie o to chodzi, że wie Pan, nielegalnie. Ja uważam, a skąd Pani wie, jak oni prowadzą? Po prostu, jeżeli nikt się nie zgłosi do nas o wydanie takiego zezwolenia, więc my nie możemy... Ale nie, są to jakieś osoby, które mają zarejestrowaną działalność. Zgadza się, ale... I te osoby płacą podatki różnego rodzaju, które dotyczą tutaj naszej gminy. I te osoby stwierdzają, że pojawiają się jakieś osoby, które w tej chwili prowadzą, ich zdaniem, nielegalnie. Tak, ale my jako takiej informacji nie mamy, wie Pan, że... Ale skąd macie jeszcze Państwo taką informację? Nikt się do nas jako do Rady Gminy nie zgłaszał, ale po co? Wydanie... Bo no, mówiłam przed chwilą, że tutaj pan, który wystosował to pismo, powołuje się na taki, na stanowisko. No jest tam 12 osób podpisało. Tak, tak? Jest tutaj przedstawiona jakby. Czyli 12 osób, które prowadzą działalność jakąś gospodarczą, handlową. Tak. Ale... Informują o tym Radę Gminy i Wójta, że taki proceder odbywa się na terenie gminy. Zgadza się, ale jednocześnie... To co wójt ma w tym wypadku zrobić? No właśnie. Dlatego... Co wójt ma zrobić? Wójt nie wie, co ma zrobić. Ja wiem, co ja bym zrobił, przynajmniej bym zrobił, a nie mówił w ten sposób, że to mnie nie interesuje słowami. Ale tu pan wójt nie, ja to ja nie powiedziałam, że mnie to nie interesuje. No tak pani powiedziała. Uważam, proszę pana, z tym się nie zgadzam. Uważam, proszę pana, że dla wielu osób takie dostarczenie żywności do domu, osób samotnych, daleko mieszkających od głównych traktów i nie mogących sobie samych zrobić zakupy, jest to naprawdę dobrodziejstwo. I ja nie przychylam się tutaj do jakiejś, wie pan, łamania prawa, ponieważ tu jest decyzja lubelskiego inspektora wojewódzkiego, który tu informuje, że ten handel jest miejscem, że teren ten jest miejscem do tego wyznaczonym przez właściwą Radę Gminy i że sprzedaż może się odbywać za przyzwoleniem Rady Gminy. Nikt do takiego... Pan tutaj się powołuje też na to pismo. Nie, ja się na to nie powołuję. Ja nie mówię o panu, tylko o tym panu. On kwestionuje w ogóle takiego rodzaju handel. I delikatnie, żeby się z tym obejść, przynajmniej z tym powinien się, jak takie pismo przyszło do Rady Gminy, do pani przewodniczącej. Pani przewodnicząca powinna z takie pismo przekazać do sanepidu. Sanepid ma prawo do tego, żeby sprawdzić takie osoby, czy one handlują w danym momencie i w danym czasie, czy na to mają stosowną zgodę. Rozumiem. Bo ja też byłbym za tym, niech oni dołożą tym ludziom chorym, ale niech mają samochód przebadany przez sanepid, niech mają zarejestrowaną działalność obwoźną.
niech mają zarejestrowany ten handel i niech sobie tego typu działalność prowadzą. My wtedy im nie zrobimy nic, bo mają do tego prawo, ale jeśli ktoś w ten sposób reaguje, ja nie wiem, kto to pismo napisał, to trzeba by było do tych organów, to jest sanepid, to jest PIH, którzy takie rzeczy powinni kontrolować i na to zwracać uwagę. I do tego też jest zobowiązana i policja nasza, szanowna, no właśnie, myślę, żeby to są takie trzy instytucje, które tym się powinny tak samo zainteresować i zająć. Natomiast to, co oni prawdopodobnie piszą, bo ja nie wiem, co oni piszą, że powinna taka sprzedaż odbywać się na miejscach do tego specjalnie wyznaczonych, a na terenie naszej gminy takiego targowiska nigdzie nie ma, bo nikt takiego targowiska przede wszystkim co do innego handlu, jak handel obwoźny. Bo to są dwie różne rzeczy. Dlatego ja się nie zgadzam z tym i nie podzielam stanowiska pani przewodniczącej. Rozumiem, ja szanuję pana. Że ja pani też. Pan, że każdy może. Ja nie podzielam tego stanowiska. Ja nie jestem załamaniem prawa, ale jestem, jak najbardziej uważam, że tak, oczywiście to się powinno odbywać zgodnie z prawem, na do tego przeznaczonych środkach transportu, ale na pewno jest dobrodziejstwem dla ludzi. Pisze tutaj, że wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawanego przez właściwego zarządcę drogi. Ja cały czas mówię o lubelskim wojewódzkim inspektorze, bo ja to, co napisał pan Gębka i osoby, które go poparły, właściwie to są tutaj pieczątki, a podpisy tylko w dwóch przypadkach, czytałam niedawno. Także tylko mówię o tym, co mówi inspektor, wojewódzki inspektor. A to zwróciliście, przesłaliście to państwo do inspektora? Panie wójcie, dalej przekazuję może do dalszego wyjaśnienia, jeżeli to by było... No to co pisze, jak inspektor pani czyta, co inspektor pisze? Ja nie czytam tego, co pisze inspektor dla mnie, tylko pisze inspektor po odwołaniu się osób zainteresowanych. Jako załącznik do pisma, które przysyła pan Gębka i osoby zainteresowane. No, pisma Gębki to nie interesują, tylko mnie interesuje problem, który poruszają. A czy to Gębka, czy to inny, to nie powinno być istotne. Będziemy w tym kierunku działać, także to na chwilę. No teraz inaczej. Takie stanowisko mogę przyjąć pana. Dobrze, dziękuję bardzo, że będziemy się coś powinien zrobić. A co zrobimy, to już jest inna sprawa. No i jeszcze pismo, o którym dzisiaj mówił pan wicestarosta, dotyczące ewentualnego przejęcia dróg tych zaproponowanych, o których pan starosta, wicestarosta mówił. Także myślę, że to powinno być przedmiotem tutaj dyskusji na komisji. Tutaj pana Jacka proszę o podjęcie tego tematu na najbliższej komisji. To były, proszę państwa, wszystkie pisma bieżące, które wpłynęły do Rady Gminy. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę jeszcze o zabieranie głosu. Jeśli nie, proszę państwa, Mogę jedno pytanie tutaj w sprawie, już ten temat poruszałem na Komisji Rolnictwa i tutaj bezpośrednio były, prawda? Pytam, bo moje brzmi, czy w związku, jeśli chodzi o przewoźnika, bo rozmawiamy o temat poruszany w sprawie przewoźnika przez naszą miejscowość, Piotrowice Wielkie, prawda, do Lublina, jak i w drugą stronę, do Garbowa i w tym temacie. Czy jest jakiś odzew z którychś z firm, co rozmawiamy w gminie, prawda? Gmina rozmawia w sprawie, bo był taki temat poruszany, że pani wysłano zapytania, prawda, do firm, do prywatnych przewoźników, którzy by chcieli jeździć trasą właśnie przez Piotrowice do Lublina. Znaczy odzewu takiego konkretnego to nie ma, z tym, że był telefon, zapomniałem nazwisko tego pana, i się dopytywał. Dopytywał się tak uszczegółowienie, o co chodzi, czy są jakieś problemy. Słyszał właśnie o Piotrowicach. No ja mówiłem też, że mieszkańcy składali z Gutanowa. Miał się tam zorientować, ale czy coś konkretnego, to nic nie ma. Żadnej tam oferty. Ale będziemy starali się zainteresować przewoźników, żeby uruchomili tam kursy, z tym, że no, zdajemy sobie sprawę, że poprzez uruchomienie MPK w sąsiedniej gminie
no, część mieszkańców, nie tylko z naszej gminy, tylko i z tamtej miała problemy, bo część się, że tak powiem, polepszył ten dojazd, ale niektórzy zostali tego dojazdu w ogóle pozbawieni, bo dotychczasowi przewoźnicy, którzy jeździli na tych trasach nawet kilkadziesiąt lat, no, zostali zmuszeni nawet do likwidacji i do zawieszenia działalności. Ale miejmy nadzieję, że ktoś policzy sobie i będzie mu się kalkulowało. I będą mieszkańcy mogli tam jeździć. Jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś sprawy? Bardzo proszę. A ja jeszcze panie wójcie chciałem zapytać sprawę naszego dworku. Gudanowie. A dworek Gudanowie, proszę Państwa, jak wiecie, żeśmy złożyli odwołanie od decyzji wojewody lubelskiego, który no, uznał, że ten dworek z przyległościami, a więc w sumie tam chyba 4,5 hektara, powinien wrócić do spadkobierców, tych właśnie, którzy tam wcześniej mieszkali. Złożyliśmy odwołanie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zresztą spadkobierca też złożył odwołanie, bo my żeśmy złożyli odwołanie co do oczywiście dworku, tych działek, co należą do nas. No, przypomnę, że jedna z działek jest zabudowana stacją wodociągową, a spadkobierca jeszcze złożył odwołanie, bo chce, nie wiem, bodajże około 40 hektarów lasu jeszcze. Oprócz tego. Otrzymaliśmy pismo od ministra rolnictwa i rozwoju wsi, że sprawą się zajmą, ale ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków rozpatrywanych, bo teraz jest po prostu, no, że tak powiem, dobry klimat do tych zwrotów i składają po prostu spadkobiercy, no, czekamy na odpowiedź. Myślę, że jeżeli chodzi o stację wodociągową, o tą działkę, to tak moje jest takie zdanie, powinniśmy być spokojni, bo będziemy mieli zasiedzenie, ale jeżeli chodzi o ten dwór i inne tam działki, no to może być różne. No, ale czekamy na razie. To ja Państwu bardzo dziękuję za przybycie, za bardzo dużą aktywność, za podjęte tutaj uchwały i zamykam 17. sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo, jeszcze raz za przybycie. Dziękuję.